Cześć, tu Kuba, Ewa, Aneta, a ty słuchasz podcastu kulinarnego, w którym rozmawiamy o dobrym jedzeniu w Warszawie, Polsce i na świecie. Niektóre tematy omawiamy sami, a czasem wpadają do nas super goście. To właściciele restauracji, sklepów, foodie, czyli ludzie, którzy po prostu lubią dobrze zjeść. Klatkę, no to się stukniemy kieliszkami, czekaj, jeszcze tu. Było słychać, bo widzę na nagraniu. Nalewka, z czego to jest? Z Deja, tak? Z Deja, wiśniówka, polecamy, nie polecamy, tylko chcieli powiedzieć, że... Zazdroście nam. Nie. Dziękujemy i pozdrawiamy. Kurde, no nie mogę po prostu. Ja dzisiaj nie zadaję pytań, bo ja mam dzisiaj jakiś słaby flow. Słuchajcie, jest z nami Tomek. Tomku. Będziemy dzisiaj rozmawiali dużo o składnikach, sam jesteś jednym z nich, magicznym. Cześć w ogóle i bardzo cieszę się, że zastosuję taki, nie wiem, czy to jest anglicyzm, czy jakieś po prostu takie przeinaczenie. Dzięki, że macie mnie. Ula, thanks for having me, oni tak mówią, tak rzeczywiście. Jest. Domku, na rozgrzewkę pytanie, które zadaliśmy, czyli... Kurczę, ja chciałam powiedzieć, że to już jest nasz drugi podcast. Tak. I jeśli chcecie sobie posłuchać, to może Kubie uda się wrzucić link w opisie do poprzedniego. No to będzie, mogę tak zrobić. To będzie incepcja praktycznie. I to było prawie rok temu, albo nawet już rok temu, bo to było w kwietniu. Wydaje mi się, że to było później. To było na waszym starym mieszkaniu, bo muszę... przyznać, że od niedawna jesteśmy sąsiadami na warszawskim. Właśnie nie wiem, czy kamionku. To jest jeszcze kamionek, czy kamionek. To jest już oficjalnie grochów? Kamionek. Nie. Była nawet petycja, żeby zmienić tą część Pragi Południe, tę część Grochowa, z powrotem na kamionek. Przeszło to. Nie wiem, czy już prawnie to jest uregulowane, ale będzie to kamionkiem. No ale to jest bardzo ciekawa właśnie taka mocno się rozbudowująca ostatnio, nie wiem, dzielnica miasta. No taki kurczę drugi lepszy Wilanów trochę się tutaj Mam nadzieję tylko, że nie będzie tak przepchany, że będzie taka noclegownia strasznie, bo ludzie z Wilanowa też potem zaczęli uciekać. Ale patrzę za okno i widzę budowy generalnie, więc tak jest. Zobaczcie, gdzie się buduje. Ja was tutaj trochę stalkuję, ostatnio też byłem w... Włocha, pod waszym prawie że domem tutaj, tak, wędliny można tam kupić, bo... O, nie mam go na liście nawet, a możemy go wrzucić, bo są tam wędliny, winka i pizzę spróbowałem, także się zaczyna tutaj dziać, z tego co wiem właśnie to przy Grochowskiej w Państwowych Zakładach Optycznych, tak, PZO, będzie jakiś też food court, mój kolega też na Mińskiej ostatnio się... pytał się mnie, jak tutaj z gastronomią, czy warto otwierać knajpę, powiedziałem tak. Czekają spragnieni influencerzy rozkręcenia biznesu. I będę miał tam 300 metrów, także się cieszę, nie zmieni. To po nagraniu musisz nam już powiedzieć, kto i z czym, żeby nie... Dobrze, no totalnie jeszcze nie można o tym gadać, ale to będzie, totalnie poza nagraniem. Będzie na drineczka, będzie na brunch jakiś niedzielny, także... Już hajpujemy. Fajne super miejsce. Dobra, to pierwsze pytanie, bo pierwsze ja pytanie tutaj... było, co Tomku ostatnio dobrego jadłeś. A, to jest najtrudniejsze pytanie, jeśli chodzi o mnie, bo ja wbrew pozorom... Okej, dużo jem, ale może nie dużo wychodzę, więc to nie jest jakaś super długa lista, więc ja nawet sobie zrobiłem notatki, także wybaczcie. Co ostatnio dobrego jadłem? Tak, co dobrego jadłem, bo może nie jadłem nic takiego zachwycającego, co by jakby gdzieś, no nie mam takiego top of mind tak naprawdę, ale muszę się przyznać, że dzisiaj, to jest we wtorek 27 kwietnia, pierwszy raz odwiedziłem Jatta na postępu z waszego podcastu, który przesłuchałem. Opowiadali tam Paweł z Marcinem o tym sioju, który ponoć jest najlepszy w Warszawie, czy w Polsce, już nie pamiętam, jak oni to nazywali. Sprzeczne było opinie na początku, ale nazwijmy go przynajmniej w Warszawie, bo wszystkich nie przyjedliśmy. Więc. No to zjadłem dzisiaj, jest naprawdę, jest pyszny. To nie jest ramen taki klarowny, który najczęściej zamawiam. Wolę te takie właśnie, które są popularne w Polsce, w Europie. Takie ciężkie, tak, miso, to wszystkie jakieś pajtany. Jak nasz wspólny znajomy pantany. Piotrek Górecki mówi, że to jest pierdolnięcie umami. I generalnie wszyscy w Polsce lubią takie pierdolnięcie. No tak, no ja rameny tak samo jak pizzę jem niezbyt często. Raz w miesiącu, raz na 3 tygodnie powiedzmy, także...
zwykle jak jest nowe miejsce, to nie zaczynam od klasyki, bo nie wiem, kiedy tam wrócę, więc no. Wybieram ten ramen za 99 zł ze wszystkim, ze złotym jajkiem. Połowiną wagyu. Tak. Ja rozumiem, bo jakby szukasz czegoś takiego, co ci wpadnie w pamięć i zapamiętasz, nie? Ale kurczę, my musimy tam pójść. Musimy pójść, bo... No właśnie, tak zachęcamy innych. Tak. Przyznaliśmy się w odcinku, że nie jedliśmy i teraz jak z tobą nagrywamy, nadal możemy się przyznać, że nie jedliśmy. Ale bo jest to ciekawe i tego wcześniej nie wiedzieliśmy przed tym nagraniem właśnie z chłopakami, że no Paweł tam jakby robi inne przepisy. No, tak. My byliśmy jakby tak, mieliśmy takie ułożone, że to jest to samo, prawda? I że te rameny są takie same. Tak, franczyzą, tylko tak, Paweł. Tak. Więc nie mieliśmy tam jakoś takiego... potrzeby Fakta. Jeżdżenia. No bo skoro to... mamy bliżej. Tak, skoro mamy bliżej. No a jak się teraz okazuje, że tam Paweł zupełnie inne robi niż tutaj jadcie tam na Bartoszywicza, tak, tak, w centrum, no to musimy tam pojechać. No i muszę powiedzieć, że chyba tam jest jednak bardziej płodny, ponieważ jest dłuższe menu, jest w czym wybierać. Są też opcje wege, z tego co widziałem. A, super. Ale tak na szybko jeszcze, co właśnie dobrego. Dobrze, no bo trochę tego mam. O Jezu! Pierwszy nie, przygotowany. Nie, wybrak. Tak. Nie, dlatego, że już był na spotkaniu. I domyślam się, że możemy. Dobrze, pytać. Nie będzie to Warszawa, bo będą to Gliwice na Górnym Śląsku. I wiem, że to jest Górny Śląsk, a nie Zagłębie, bo ostatnio zasięgłem języka. Jest to Sushia, czyli drugi lokal po Kielcach Michała Kostrzewy. Byłem na otwarciu. Był tam, nie wiem, chyba 150-kilogramowy tuńczyk. Błękitno płetwy, rozebrali to na naszych oczach i wykroili taki najrzadszy kawałek, który nie jest wcale właśnie otoro, którego jest tam całkiem chyba sporo, ale jest to takie miejsce jakby w głowie, który jest jakby mięśniem, tak? Tylko że nie sprzedaje się tego, bo jak się odcina to ten łeb, to się traci ten kawałek. To się traci ten kawałek i można go ewentualnie wydobyć i to jest niesprzedawalne ponoć, że tym się zajadają po prostu rybi rzeźnicy, nie wiem jak ich nazwać, no, tak? No. Taki wiecie, stek rzeźnika. Super. Po prostu to było. Ciekawe. No i wszystko tam było, a czyli to było otwarcie, wiadomo, że tak jak się przyjdzie z ulicy, to inaczej wygląda, ale tak, jeśli chodzi o Gliwice, to polecam. I jeszcze na dole jest bardzo, bardzo, bardzo dobra i pięknie urządzona pizza neapolitańska, się Furore nazywa. O, tak. Też tam byłam. Piękne takie czarne granity czy marmury na taki blat mają dookoła. Przepiękne tam jest, tak. No, można, nie wiem, zamówić nawet wodę i siedzieć i chłonąć. W ogóle Gliwice są całkiem ładne miasta. No, ostatnio miałem okazję jakby spotkać się właśnie z Marcinem Ceranem, też pewnie Marcina kojarzy. Tak, właśnie ja spotkałem Marcina i jakby pierwszy raz na żywo podczas tej premiery, także tam sobie przybiliśmy piątki, pogadaliśmy chwilkę, także super, fajnie było. Marcina, który jest stałym słuchaczem też, jakby naszym tak, pozdrawiam. No i też Marcin nam zdradził, że ciebie widział. No. Tak. Dobra, lećmy, bo no, mamy godzinę rozmawiać, nie wiem czy zdążymy, posłuchajcie. W Katowicach żurownia, zawsze chciałem zjeść te kluski śląskie nadziane Rolado, to było pyszne, polecam. Dobra, do Warszawy przechodzimy. No, tak jest. Omajfo Bistro na Wroniej, czyli drugi lokal Omajfo. Tam byłem, przyznam się, na zaproszenie, a nie tak jakby prywatnie, ale spróbowałem z takiej specjalnej listy specjalności rodziny. Wujen, tak się chyba czyta właśnie, u dziewczyn właśnie, u Ani Tao. I no, było to pyszne, tak, zupełnie inne dania niż można w popularnych właśnie wietnamskich innych i u nich też na Wilczej się tego nie spotka. Także... Ale to będzie w karcie? Czy to jest w karcie, tak, jest w karcie. W tym drugim miejscu. W tym drugim miejscu, tam to jest niedaleko Browarów. Browarów, tak? Na Woli, tak. To też zapisujemy na listę. I będąc na Woli, wybrałem się na krótką męską randeczkę z Marcinem Jaja w kuchni, którego też pozdrawiamy. Byliśmy w Biobazarze w Bistro, które tam jest prowadzone przez Michała Toczyłowskiego. Tak. I co ciekawe, tam jego właśnie sous-szefami jest dwóch innych kucharzy, których też znam, także jest bardzo fajna, zgrana ekipa. No to nieźle. Zjedliśmy tam z Marcinem na pół jedno danie, ponieważ przyszliśmy na jedzenie. A ci influencerzy, danie na pół. Ale zapłaciliśmy. To dobrze, to chwała wam za to chociaż. Bo ziemniaki
z chyba domowym labnechem i z jajkiem, które było takie gotowane w punkt do jakiejś temperatury, że żółtko zachowywało się jak masło. Właściwie to było przepyszne. I dowiedziałem się tam też, że wykorzystują tylko i wyłącznie bioprodukty dostępne na tym biobazarze. Także jest to totalna jakaś ortodoksja. W ogóle super, że jest zrobione takie miejsce, nawiązując do późniejszego naszego tematu składników i bazarów, bo jest to chyba jedyny taki bazar, w którym jakby jest bistro, które korzysta tylko i wyłącznie, albo przynajmniej tak rozpropagowane, bo resztę to mamy jakby bazarów, na których może ktoś coś robi, ale nie tak, żeby była knajpka bezpośrednio w bazarze. No i tam jest takie fajne menu, bo też już tam się zakradaliśmy do tego miejsca, zresztą właśnie też przez to, że ten Michał robił do Typiki te menu i my tam też byliśmy chyba z dwa razy, czy trzy i też jedliśmy te dania kolejowe, jakby z jego pomysłu i bardzo fajne, więc właśnie już na tym biobazarze też widziałam, że on tam, że tak powiem, działa i też musimy tam wpaść. Płakałem, że nie mogłem nic więcej tam spróbować, ale już się umawiam, żeby tam gdzieś spróbować więcej właśnie tego. Dobra. Daj znać, to pójdziemy, zjemy więcej. Dobra, okej, umawiamy się tam, tak. No więcej niż jedno danie. No i później wrócimy do biobazaru, no bo to też jest jedno z miejsc właśnie godnych gastro zakupu holika. I nie wiem, właśnie kończąc może ten wątek co dobrego. Ja myślę, że zapomniałeś o jednej najważniejszej rzeczy, tak? Ale nie wiem, czy możesz jakby mówić o tym głośno, więc najwyżej zaraz to wypipkamy, że tak brzydko powiem, ale zacząłeś robić swoje kluchy znowu. A, no tak, 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 tak. Jesteś było się już po pierwszych testach smakowych? A możemy za chwilę do tego wrócić, to jest szerszy temat. Dobrze. Potem czyli myślę, że możemy tym biobazarem przejść do naszego tematu zakupów, bo dzisiejszy temat podcastu to gdzie robić zakupy. Tak. Głównie w Warszawie popowiadamy, no bo jakby jesteśmy tutaj na miejscu, więc najbardziej znamy, a potem porozmawiamy trochę o e-bookach. Dobrze. To tak, rozpoczynając generalnie, Tomku, jakbym miał Cię podpytać jeszcze bez konkretnych adresów, skąd wiesz, że w danym miejscu warto coś kupić? Skąd wiesz, że na przykład dane stoisko, albo jakby dany bazar, albo dane miejsce Ci się spodoba? Masz to tylko i wyłącznie intuicja, dziewczyny też myślą, bo to jakby wiecie, że aha, wiem chyba o co wam chodzi, że jestem że jestem na miejscu i tylko patrzę człowiekowi w oczy i już wiem, że nie tak to. Tak, wzrok się spotyka. Tak to nie. No, zwykle jest to jakoś takie wielotorowe. Często są to rekomendacje, gdzieś pytam ludzi i to jest takie bardzo organiczne. To wygląda, właśnie taką analogię teraz wymyśliłem, jak gry komputerowe takie strategiczne, że odkrywasz teren, że masz coś do załatwienia w jakimś rejonie tej mapy i odkrywasz i nagle możesz tam działać. Wiecie, o co mi chodzi, tak? Tak. Testujesz wszystko, jakby eksplorujesz całą mapę. Eksploruję tą, tak. I ciągle okazuje się, że w jakimś rejonie, w jakiejś dzielnicy nie byłem i tam jest jakiś bazar, jest jakiś sklep i ciągle odkrywam nowe miejsca. Myślałem, że Warszawa już nie ma przede mną żadnych tajemnic, ale jednak takie były i no i zwykle właśnie inni foodisi czy foodgicy, czy po prostu normalni warszawiacy sprzedają jakieś swoje miejscówki, także każdy gdzieś mieszka, każdy spaceruje dookoła siebie. Każdy lokalnie gdzieś tam układa. Tak, coś zna, coś wie, dlatego właśnie też uprzedzając kolejny temat na tej naszej grupie Magiczne Składniki, jakieś ostatnie w zeszłym tygodniu zapytałem, gdzie ci ludzie robią zakupy i tam jest dużo fajnych tipów, także polecam sprawdzić sobie. No, my też mamy tak, że dużo spacerujemy i po prostu powiedzmy, no może nie bazary, ale jakieś takie sklepiki czy coś tam, to zawsze po prostu wchodzimy, ale na bazarze mamy tak, że ja już na przykład bym chciała kupować swoich miejsc od tej pani, co zawsze jabłuszka, Kuba nie, tu kupię, tam kupię, tu i zobaczę, zobaczę. Widzę jakiś taki stragan, takie stoisko, na którym nie byłem, a ładne rzeczy na przykład leżą i się zastanawiam jakby, czy kupić, czy nie kupić. Ale z drugiej strony mam niestety takie też zauważenie co do bazaru, że dużo jest tych samych produktów z tych samych źródeł. Że ciężko jest jakby wydobyć tą osobę, która ma swoje rzeczy, a często jest tak, że po prostu jest gama tych samych produktów. To jest duży temat. No bo to zbrojniejszy jest, no nie oszukujmy się. Albo tak, to z tych samych po prostu źródeł, z tych samych hurtowni. No to tak. Więc pytanie tutaj może bardziej jest takie, jak
czy są jakieś punkty charakterystyczne, cechy charakterystyczne, że ta osoba na przykład robi swoje albo ma z konkretnego miejsca, a nie to, co wszyscy. No bo no ja mogę powiedzieć. Mm-hmm. Ha, przepraszam. Nie, no na przykład na naszym bazarku Szembeka pani, która wiemy, że ma z własnej tam nie wiem, farmy czy tam gospodarstwa. Pasieki. Nie, no, no pasieki stodowy. To nie, no. Farmy, powiedzmy, gospodarstwa, jakieś jabłka, ale też często pisze, że na przykład sadu, prawda, ale tam różne są rzeczy właśnie, ale pisze często na przykład, że dynia z, tam własna albo z własnego gospodarstwa, tak, że często na przykład ileś jest rzeczy, ale część jest jakby podpisana, że to jest jej. Tak. Tak, no to jest właśnie. I to jest na przykład taka wskazówka, no, tak, że... Mi się wydaje jeszcze, że często ci ludzie, którzy sprzedają swój towar, to chętniej o nim mówią. Tak. I wiedzą, jak coś się zapytasz, oj, a nie to jest, a te jabłuszka, no nie wiem, takie... I już widzisz, że ta osoba w ogóle nie wie, o czym mówi, tylko sprzedaje jakiś towar, o którym nie ma pojęcia. Tak, od razu można wywnioskować, czy to jest właściciel, czy to jest tylko pracownik, czy długo tam pracuje, czy potrafi w ogóle sprzedawać. No bo umówmy się, to powinno wyglądać tak, że jesteś, nie wiem, masz 50 właśnie stoisk i powinno wyglądać tak, że wychodzisz z jednego stoiska z naręczem różnych rzeczy, bo ten sprzedawca mówi, a może pan potrzebuje cytryny, a może tutaj, a co pan robi? No dobra, to może to pan potrzebuje selera do tego, tak? I tak to powinno wyglądać i jest mnóstwo takich. Okej, ogólnie jest mnóstwo takich stoisk, ale na każdym bazarze jest pewnie kilka tak naprawdę takich zajawkowiczów. No i tak, no i właśnie tak jak Aneta mówi, że jak ktoś ma coś swojego, no to o tym pisze, bo no trzeba to jakoś odróżnić, tak? Tak? No to, co jest swoje, jest lepsze, tak? No tak, to jest takie pochwalenie się, tak? Mhm. Że okej, no tutaj sobie kupuję od kogoś, prawda? Ale tu to jest moje, te malinki to tam z mojego ogródka. Albo potrafi też powiedzieć wręcz, że na przykład w tym tygodniu poszło niespecjalnie na przykład. I jak chce na przetwory, no to może wziąć, ale jak do jedzenia, to nie. I też się zdarzają tacy ludzie, którzy jakby uczciwie do tego podchodzą. No okej, w zeszłym tygodniu miałem lepsze, bo lepsze się zebrały na przykład. Ale prawda jest taka, no tak jak Tomek, że trochę po prostu trzeba szukać jakichś tam opinii po ludziach, bo często ludzie chodzą i też się pytają, tak? Na przykład jak ty wpadasz na bazar, to ciężko ci do każdego sprzedawcy pytać, pan ma swoje? Pan ma swoje? No tak, tylko no tak. Już, a to już kolega ci powiedział, że... Tak. Błędów, ale nie bać się też rozmawiać z tym. Tak, myślę, że... A czy też bazary są sobie nie do końca równe, bo są takie, które właśnie, że tak powiem, śmierdzą broniszami, chociaż to w dużym cudzysłowie tak naprawdę. No tak. A są takie, i też mam na to przykłady w Warszawie, które właśnie, nie mówię, że większość, ale powiedzmy połowa jest tam właśnie tak zwanych swojaków albo rolników. Dajesz. To zaczynasz od bazaru. Tak, właśnie. Dobrze, teraz ziarno, dobrze, chlew. Dobrze, kochani. Zaczynając od miejsca, które porzuciłem, bo nie mam już tam tak po przeprowadzce na tę stronę Wisły, nie mam do Hali Mirowskiej tak blisko, ale Hala Mirowska no w większości no to są właśnie bronisze i tam jest kilka dosłownie miejsc, które mają coś swojego. Jest takich pośrodku tamtego głównej alejki są tacy bracia, którzy mają swoje warzywa i to widać, one są inne. One często są mniejsze, są brzydsze, ale nie są takie, wiecie, wychuchane, takie skalibrowane, ale widać, że to są i sałaty, mają jakieś pory, jabłka, wszystko mają, znaczy pewnie większość rzeczy mają swoje i to widać, bo one też inaczej są, oni są podobni do siebie zresztą, to można... Wiem, o których ci chodzi. Tak. I Hala Mirowska jest według mnie do jakiejś rewitalizacji trochę. Nie, no jest świetna, dalej ją kocham, ale wydaje mi się, żeby była jeszcze bardziej kultowa, no to można by musieliby tam pozmieniać. Musieliby tam wrócić jakby tak od podstaw ci ludzie z ziemi po prostu. Tak, albo wiecie co, może inaczej, zrobić tam taką, wiecie, jak macie wystawę w muzeum, no to macie kustosza, tak? I powinien być jakiś jednak człowiek, taki reżyser, reżyser po prostu takiego targu, tak? No. Który dba o to i no, o, jakoś jeśli ktoś nie trzyma poziomu albo gdzieś tam w swoim rozwoju się zatrzymał, no to wydaje mi się, że trzeba nie wiem, na przykład nie przedłużyć tej umowy albo jakoś pogrozić delikatnie. No wiadomo, że to są też tragedie, no bo ludzie się z tego utrzymują, no ale dla dobra nas, bo to powinno być dobro nas i dobro jakby wystawców, którzy tam sprzedają produkt, no to
powinno być coś takiego, właśnie jakaś taka selekcja. Ciągłe podnoszenie, tak. Ale to muszę powiedzieć, że z tą Halą Jaroską to trochę mam podobne odczucia, bo my tutaj przez długi czas robiliśmy zakupy na placu Szembeka, na bazarku, no bo to był taki mój bazar od dzieciństwa i tu mama mi powiedziała, że tu pani ma swoje, tam ktoś czyli ma swoje. Też polecamy tak, do tak, zakupu. Tak, bardzo polecamy. I przez długi czas z Bemowa Kuba jeździł na plac Szembeka po zakupy, bo jednak miało być stamtąd. I potem przenieśliśmy się na Halę Mirowską i ja jak tam wpadałam po te warzywa, to ja nigdy nie wiedziałam, gdzie mam tam kupić, bo dla mnie wszystko to wygląda jak zbrojniszy, bo też co dla mnie jest takim trochę wytyczną, to jeśli ktoś ma wszystko. Jeśli ktoś ma wszystko, to nie może mieć jakby swojego, no bo no to, no, gdzie te cukinie, pomidory nie w sezonie i w ogóle, no mydło i powidło trochę. I ja po prostu tam zawsze chodziłam i ja nigdy tam nie wiedziałam, jak, w którym stoisku mam kupić te warzywa. I to i zbytnia specjalizacja dla mnie może też nie jest najlepsza. Nie, to nie mówię. Pójść do kogoś konkretnego po jabłka czy po jajka, spoko. Tak. Ale jak ktoś ma kilka produktów, a nie całą gamę, bo jak ma całą gamę i wszyscy mają ten sam zestaw, tak, tak. I właśnie, wiesz, że coś tu się mówi. Aczkolwiek no, na Hali Mirowskiej no, było trochę takich perełek może niewarzywnych, no, po które się tam przyjeżdżało, tak, więc no, nie chcę mówić, że to jest w ogóle zły bazar i tak dalej, bo na przykład zioła, o kurde, nie, nie takie, jest, nie takie jest. Do doniczek, no to, to chyba tak. Taki wybór, no to nie ma na żadnym innym bazarku. Jakieś tam inne rzeczy też fajne, ale z tymi warzywami to bym tak powiedziała, że to nie jest aż tak super, jak mogło być właśnie. Nie, Halę Mirowską dalej polecamy, ale wydaje mi się, że przy jakimś kolejnym remoncie, bo z tego co wiem, coś tam się szykuje, no to fajnie by było, żeby tam też było miejsce na jakieś takie mikro dziuple z gastronomią, albo żeby po prostu promować to. Tak samo jak na krakowskim Kleparzu, można wziąć sobie kieliszek wina, usiąść na leżaku, zjeść sobie kanapeczkę, coś tam jeszcze innego jest fajnego do jedzenia, jakieś, nie wiem, węgierskie leczo sprzedają ciepłe, no, no, także... Tak, ale tam jest kawa nawet chyba speciality, dobrze kojarzę, tam jest w ogóle, jest też taki chleb rzemieślniczy, no jest te handelek wino, jest, tak. No tak, po prostu tak, ja, tak. Bo teraz nie jakiś czas temu byliśmy właśnie w Krakowie i ja tam się przeszłam, potem Kubę zabrałam i w ogóle byłam w szoku, że coś takiego tam istnieje, tak, a u nas... No bo Kleparz przeszedł tą fajną metamorfozę nowoczesnego bazaru w dużym mieście, który robi część zakupów, a część usług, a u nas większość bazarów jakby została na tym etapie. No ktoś musi gdzieś tu kupić. No ale rzeczy, nawet ten chleb rzemieślniczy, no u nas na żadnym chyba bazarze, no nie wiem, no chyba, że ktoś zna taki bazar, no nie kupisz chleba takiego rzemieślniczego, tak? No musisz osobno pojechać już do piekarni. No a tam to masz na bazarze, tak? No to jest rewelacja. No idziesz na bazar i od razu kupujesz sobie chleb. Zwłaszcza, że Hala Mirowska ma idealne warunki do tego, żeby połączyć jej gastronomię i bazę. No i próbują to trochę zrobić, ale... Znaczy okej, no bo zapominamy też o Hali Gwardy. No jest Hala Gwardy, która... Ale tam nie ma chleba takiego. Czy tam jest, czy tam jest lepiej? Nie ma? Tam, czy znaczy tam są tam chyba dwa stoiska. Ale... Jest z tego co wiem Vincent i chyba coś jeszcze. No dobra, z Vincentem, no, ale to, no to jakby... To nie jest jakiś high-end, tak? Tak, tak naprawdę. Słuchajcie, bo się zakopiemy jakby przy każdym możliwym bazarze. Dobra, tak dobra. A czy Hale Gwardy też polecam, bo tam właśnie chciałbym, żebyście się właśnie zatrzymali przy stoiskach z serami, z wędlinami. Tak. Tam jest bodajże Włoch, który ma ten, też przy wędliny. Takim narożniku, co zaraz obok są ryby, ale są takie dwa stanowiska z serami, z wędlinami, jest Włoch. No. No jest pan też właśnie bodajże Francuz, który piecze croissant, bardzo, bardzo świetne, także to też mogę polecić. Jest sklep, dwa chyba sklepy z winami, z piwem, także ja hejtuję się Hale Gwardy, ale ja dalej uważam, że jest to bardzo, bardzo potrzebne i widać też, że tam, tak. Że tam turyści przychodzą i wieczorami tam też jest... Czy to miejsce cały czas żyje? Też żyje. Pojawiają ludzie. Mogłoby lepiej żyć, ale żyje. Wydaje mi się, że coś tam trzeba jednak zrobić, żeby żyło lepiej, ale może zamiast, nie wiem co jeszcze. Wydaje mi się, jakby taka ostatnia moja dygresja z mojej strony na temat Hali Mirowskiej i Hali Gwardy, że powinny tam się pojawić stoiska, które niekoniecznie są drugimi punktami znanych lokali. Zamiast szukać jakby znanego lokalu, który chce otworzyć kolejny punkt i często ci ludzie nie są przygotowani do jakby zeskalowania swojego biznesu, to pozwolić ludziom z mniejszymi biznesami może tam wejść. Może to jest kwestia czynszu, że taki mali ludzie sobie nie mogą pozwolić, żeby tam wejść. Ale jakbym poszedł w tą stronę. No może jakieś właśnie punkciki do pop-upów, to byłoby fajnie, żeby albo, też to jakoś... No.
jakoś to tam moderować. Tak naprawdę. Jakoś pop-upem, bo zaraz znowu będę cię pytał. Dobrze, to na pewno o tym musimy opowiedzieć, nawet jak będziemy co 3 godziny siedzieć. Ale podzielimy tak. Na 2 najwyżej. Ale tak, że tak. Bazar Szembeka, troszeczkę o nim opowiedzieliście, też zeksplorowałem ten bazar, odkąd się prawie rok temu tutaj sprowadziłem. Jak ci się podoba właśnie po przeprowadzce? Jest parę rzeczy, które tam kupuję, szczególnie w sezonie, i parę rzeczy, których tam nie kupuję, bo może jeszcze nie znam miejsca, ale jeśli chodzi o mięso, no to tam raczej nie kupuję. A jeśli chodzi o warzywa i owoce, szczególnie pomidory, jest tam w sezonie kilku sprzedawców z bardzo, bardzo fajnym, dużym wyborem pomidorów. W tym pod dachem jest taki jedno stoisko, gdzie mają, nie wiem, z 15 odmian pomidora. Widziałem, jak zdjęcia robiłeś. Jakieś tygrysie, nie wiem. Oni są szaleni. To, no my polecamy w centralnym punkcie tego zadaszenia. Dokładnie na samym środku, jak jest skrzyżowanie, to po przekątnych od siebie skrzyżowanie jest jeden taki warzywny z jajkami. Tam polecamy warzywa i jajka, głównie jajka. Mhm. A z drugiej strony po przekątnej jest taka rodzina, często to jest taka starsza kobieta, która to prowadzi razem z mężem i z dziećmi. W średnim wieku, a nie. Przepraszam, w średnim wieku, która sprzedaje jabłka przede wszystkim swoje i też pomidory i dynie. To są jakby takie trzy produkty. Tak, ogórki tam ma jeszcze, no ale to oni mają właśnie tylko swoje ogórki rzeczy. Ogórki mamusia, rogi to tam nie kupują. Ale to prawda. A czy teraz wpadłem na pomysł, marzy mi się zrobienie takiej mapy jakiejś, którą można uzupełniać. Na grupie. Na grupie, to jest pomysł. No może tak, bo ostatnio robiłem taką mapę, taką totalnie na grupie, może czy nie, przepraszam, u mnie na fanpage'u, gdzie w Polsce robi się babę ziemniaczaną, jak się nazywa. Się okazuje, że ona ma z 20 nazw i później to wpisałem właśnie na mapę Google i pokazałem to całą mapę i coś tam z tego wyszło, tak? Fajnie. Super. Wyszły zabory. Okej, to co? Dalej lecimy, tak? Masz jeszcze jakiś bazar dla nas? Tak. Mega ciekawy. Mieszkańców Rusynowa bardzo dobrze znają ten bazar na dołku. To jest ulica Płaskowickiej. Jak mamy ten taki tunel, który wbudowano, nie wiem, was 5 lat, teraz jest już działający, no to jest praktycznie w tym miejscu, na tym tunelu, tam gdzie się krzyżuje Ken chyba z Płaskowickiej. Jeśli coś się zmieniło, to wybaczcie, bo ja tam byłem, kurczę, dawno temu. Ja nigdy tam nie lubiłem zakupów. Ale właśnie to jest miejsce, gdzie można spotkać rolników, można spotkać wystawców, których nie spotkacie z produktami nigdzie indziej. Na przykład jest takie chyba małżeństwo, tak mi się wydaje, które tam sprzedaje kiszonki z beczek i macie tam małosolne dwudniowe, czterodniowe, tygodniowe i różne, tak? Bo to się zmienia z czasem, ta fermentacja. Nawet dzisiaj dzwoniłem do tego pana, bo do jednego małego projekciku potrzebuję ogórków małosolnych i właśnie wszystko mi też ładnie wyjaśni. Super. To jest dołek, tak. To a propos ogórków mi się przypomniało, na Olimpii jest bazar i tam jest, ja lata już temu, nie wiem jak teraz to wygląda. Nie, we wtorki i w piątki jest. Okay. I to właśnie w takich godzinach, gdzie po prostu człowiek na etacie nie bardzo wyjdzie. Ale tam były, Boże, jakie tam były przepyszne ogórki i kapusta kiszona. Kolejka była tak na półtorej godziny stania i tak warto było. Musisz to potwierdzić i potem jakby dodamy... Nie, no muszę wziąć urlop, żeby tam pojechać. Ja przyznam, że tam nie byłem nigdy, nawet nie zdaję sobie sprawy o istnieniu, ale o wielu rzeczach nie zdaję sobie sprawy. No to dopisuję. Olimpia. Dobra, tak. Mam. Lista jest długa, jesteśmy na początku. Kurczę, no tak, dobrze, to jeszcze tak, był bazar na dołku, teraz mogę polecić coś. Znałem opowieści od dawna bazar w Falenicy, czyli na takich, powiedzmy, południowo-wschodnich rogatkach Warszawy, ale właśnie w grupie ktoś mi polecił i stwierdziłem, że pojadę sobie z pieskiem i z moją Anią do lasu i przy okazji odwiedzimy Falenicę. No. Tylko jak zwykle trafiliśmy tam praktycznie na zamknięcie, więc połowy już nie było, ale i tak stwierdzam, że jest to godny przeciwnik. Jakieś serki kupiliśmy z dwóch miejsc. Widziałem, że tam jakieś miody są, warzywa, jest pchlitar, gdzie można jakieś stare kubki, sztućce, talerze kupić, także
Trochę tego tam jest i sklep mięsny, do którego nie dotarłem, ale słyszałem, że jest taki właśnie rzemieślniczy, całkiem fajny. Okej. W Falenicy. Czyli będziesz jeszcze jeździł? No, ale na pewno nie specjalnie, bo to jest jednak wycieczka, którą można połączyć z wizytą w Fazir Kebab. Tak, w Józefowie, tak. No mam tego trochę, jeśli, nie wiem, może jakiś sklepach bardziej powiemy. Myślę, że ale to ja bym jeszcze powiedziała miejsca, no. Z takich warzywek, no to my, tak jak już zaczyna się sezon, to robimy zakupy w gospodarstwie Majlertów i w Rysinach. No, i naprawdę trzeba przyznać, że no okej, okay, no jeśli mówimy na przykład o cenę truskawek, no to są to wysokie, ale myślę, że jeśli chodzi o jakieś tam inne warzywa, to... Była kłótnia u nas na Facebooku w zeszłym roku, jak wrzuciliśmy, po ile były truskawki. Bo tam było pół kilo za 20 zł. Chyba gdzie wszędzie inni było po dychu po 8. Tak. Nie, no truskawki, bo to w Rysinach są truskawki. Tak. To są bardzo drogie, ale jeśli chodzi o inne warzywa, no myślę, że nie ma aż takiej dużej różnicy. Mhm. A trzeba przyznać, że no, u Majlertów to jakby te wszystkie zioła, nie wiem, groszek ten cukrowy, no to jest na najwyższej jakości. No są też rzeczy, które... Kwiaty cukinii. Tak, no nie dostaniesz tego praktycznie nigdzie. Tak. Albo tylko właśnie restauracje mają dostęp do tego typu produktów. No, bo twincza piękna, karczochy. Ale jeszcze ilość dyni. No naprawdę, taki rodzaj po prostu najróżniejszych. No ja, jak tam kiedyś wpadliśmy na jesień, to ja w ogóle nie wiedziałam, że takie dyni istnieją. Ja tylko robiłam zdjęcia, tam są opisy takie, do czego ta dynia nie jest. No bo A to bardzo dobrze. Bardzo dobrze jest nazwa i do czego jest. No fantastyczne. To myślę, że warto się przejechać i sobie zobaczyć. No jeszcze w Rysinach to też kwiaty ludzie kupują, mają swoją jakąś taką piekarnię. Ale jakby polecamy oba te miejsca odwiedzać od razu, jakby za jednym zamachem. Tak, znaczy do jednego i do drugiego, bo się kupuje różne rzeczy w obu. Tak. I się wychodzi z samochodem załadowanym po prostu. I też mają właśnie w Rysinach masło, jakieś sery. Też sadzonki mają. Własną piekarnię też mają, aczkolwiek to też nie jest jakby mega high-endowy chleb, ale można też przy okazji kupić. Nie? Tylko polecam właśnie poza weekendem i wczesnymi godzinami. No, my robimy zawsze w sobotę i naprawdę można pojechać. No dobrze, jeśli lubicie stać w kolejkach, ja nie lubię. My pracujemy od poniedziałku do piątku. O, dobra, to powiedzcie... To powiedzcie, to pojadę dla was kiedyś. Możemy się taką mówić. No i fajnie. Dobrze. No jeszcze jeśli chodzi o zakupy, no to jest poza bazarami, które są cudowne i każda dzielnica w Warszawie praktycznie ma. Jak nie duży, no to jest kilka takich, na Mokotowie są takie właśnie jakieś dziuple, po nie wiem, 5-10 stoisk i też to jest super. No bo tak naprawdę... No bo mamy markety, tak? No ale z drugiej strony market jest wielką korporacją, jak coś się stanie, powiedzą, dobra, my już u was nie handlujemy, no to też trzeba mieć jakiś zapas taki, inwestować w naszych ludzi, no bo to też są miejsca pracy, tak naprawdę. Oczywiście, że tak. Bardziej, że jakby jest mniej, często, mimo że ponarzekaliśmy na początku, często w tych miejscach jest mniej pośredników mimo wszystko. Tak. Od hodowcy, od producenta do sprzedawcy. Nawet jeśli jest to z Bronisz, no to też jest jakby bardziej bezpośredni i często jest to dużo świeższe mimo wszystko niż gdzieś tam w markecie. No tak, a rolnik jednak, który musi podpisać albo jest zmuszony podpisać z, nie wymienimy sieci, ale z dużą siecią. No to jeśli on zarabia tylko skalą, no jeśli ma grosz na czymś, czy tam kilkadziesiąt groszy, no to jest dobrze, jak nie musi dopłacać do tego tak naprawdę, licząc, nie wiem, na przykład jakoś to muszą sobie skalkulować na jakieś dopłaty, no i cokolwiek takim przynosi zyski. I czy to jest etyczne? Jest to tanie, wiadomo. No, ale to trzeba też sobie jakoś ten mindset w głowie jako konsument ułożyć. Jeszcze jedna rzecz. Hashtag delitarianizm. A używamy tego określenia. Ja jak rozmawiam z ludźmi, jakby mówię, że korzystam z tego określenia, mówię, kto je stworzył, jakby bardzo mi się podoba twoje wyjaśnienie delitarianizmu. Ale to o tym to jakby osobny odcinek można było cały zrobić. Rzecz, o której wspomnieliśmy, bym powiedział jedną nogą w bazarach, jedną nogą trochę w... jakby trochę bardziej nowoczesnych marketach, no to biobazar. O nim jeszcze mieliśmy powiedzieć. Oprócz tego, że można tam dobrze zjeść, to gdzie tam można zrobić zakupy? Ja znam dwa miejsca, takie pewniaki, które mogę powiedzieć. No ja trzy powiedzmy. Jedno to są grzyby z Dąbrówki. Oj tak. To jest ale nie, ty, przepraszam, ty mówisz chyba o jak
to się nazywa? Fortecy, tak? To nie, fortecy? Nie, Biobazar, który jest... A bo Fortecy zapomnieliśmy przy okazji, że to od razu to jest Żoliborz, czy to jest Śródmieście? Forteca chyba jest na Żoliborzu. Ale no Forteca, no nie oszukujmy się, no to jest tylko dla ludzi, którzy nie pracują. Jest otwarta tak, w środę. Tak, tylko w środę, tak. Tylko w środę i tak. I tam jest dużo fajnych rzeczy. Bianka tam jest, sery, tak? O, tak, Biankę też mieliśmy zapisaną. Znaczy, jest. Jedyne co mogę jeszcze, przepraszam, wtrącę się o tym Fortece. Bo Tomek mi się wtrącił, a ty się przepraszam. Ale ja się wtrącę, Tomek. Trudno, ale wrócimy zaraz. Właśnie miałem powiedzieć, żebyście mnie właśnie jakoś, nie wiem, tłukli, jak będę się za bardzo rozgadywał. Nie bijemy gości. Nie bijemy. Ja skończę, ty powiesz te dalsze wtrącenie i wrócimy z powrotem do grupy. Więc chciałam powiedzieć, że z tą Fortecą, oprócz tego, że jest dla ludzi nie pracujących, to zdarza się, więc jeśli ktoś pracuje... Nie, albo pracujących inaczej. Właśnie, freelancerów. Dobrze, no... Albo milionerów. Albo. To trzeba śledzić ich, bo czasem przy takich jakichś świętach jest też otwarta właśnie w soboty i tak dalej. I na przykład nam tak się udało tam w końcu dotrzeć w jakiś normalny dzień, chyba taki sobotni przed świętami, czy piątek przed świętami i tak dalej. Oddaję głos, tak, możesz powiedzieć o Fortece. Już, o Fortece. No tam znam kilka miejsc, powinienem więcej, ale no na pewno jest tam ten pan Ziółko, tak, który też ma właśnie jest jakąś konkurencją dla Majlertów i Rysin. Tam też dużo fajnych kwiaty cukinii można też dostać. Jest Bianka, mozzarella, burrata, skamorca, co oni tam jeszcze robią. Stracciatelle robią świetnie. Pecorino mają teraz, tylko to pecorino sprowadzają z Włoch akurat. A obok jest pan, który ma wędliny chyba prosto z lasu się naturalnie to z lasu. Naturalnie z lasu. Ale pyszne są te wędliny. Pyszne wędliny. Tam próbuję właśnie z nim dogadać jakiś deal na naszą grupę, żeby była zniżka, ale jakoś tam się jeszcze nie dogadaliśmy. Może przy kolejnych świętach się uda. No może. I co jeszcze? No jest tam parę jeszcze miejsc, ale tyle mogę polecić. Tak, pierwsze co przychodzi do głowy, nie? Jakby to są te miejsca. Jeszcze mamy Olkuską. Poczekaj, przepraszam. Okay. Musimy wrócić teraz do Biobazaru. Tak, wracamy teraz na Biobazar. Moderator podcastu dzisiaj. Wracamy na Wolę. Wolę, tak, niedaleko. Tak, blisko Wolę. Norblin. Tak, obok fabryki Norblina jest bazar. Biobazar. No w samym Norblinie. Tak. I teraz co tam polecamy? Ja powiedziałem o grzybach z Dąbrówki, które są przepyszne. Jeśli chcecie zjeść naprawdę dobre boczniaki, a nie takie marketowe, to jakby różnica jest kolosalna, polecam spróbować. One są ultra sprężyste, zachowują świeże. Zachowują się zupełnie inaczej. No. To polecam. No jakby zakwasownia tam jest, ona ma kilka punktów. My do zakwasowni chodzimy, kupujemy głównie jakby kombucha czasami. Kombucha? Tak. Okay. Tak. Albo na przykład zakwas z buraka mają bardzo dobre, jakby takie kiszone rzeczy, głównie napojowe, to polecam zdecydowanie. I coś jeszcze miałem i zapomniałem. Nie, dwa mu powiedziałeś, że masz. Tomek powiedział, że ma trzy, ale pomylił chyba z Fortecą. Nie. Też była to zakwasownia, tak. Ale tam jest jedno, jak jesteście tacy bardzo bio, no to jest tam miejsce, gdzie jest bio mięsko, jakieś drób, króliki, wszystko. Wiadomo, bez jakichś zbędnych chemii tam jest na pewno. Są też smaki Portugalii, musiałem sobie właśnie sprawdzić. No. A to nie i to jest tam miejsce właśnie na wina i na pyszne konserwy rybne. Musimy się przejść. Które się kupuje, się nie otwiera, bo szkoda. Mają tak ładne opakowania, te puszki, że się tego nie otwiera. Dygresja, byliśmy w Portugalii razem w trójkę kiedy? Ze 3 lata temu? No, tak, coś takiego. I kupiliśmy znajomym puszeczki i pozdrawiam znajomych, którzy to słuchają, bo nadal dwie puszki są nieotwarte. No bo są takie ładne. Takie ładne są właśnie. Tak, ale no. To prawda, no design tych puszek jest tak, na... Tak, ciekawe, czy można jakoś otworzyć bez niczego. Może od tyłu. Tak jest. Od tyłu, tak. No to jest jakiś pomysł. Dobra. Dobrze, czyli Biobazar... Czy jesteś jeszcze na Biobazarze? No tam jest sporo rzeczy, ale jakby no, nieodkrytych jeszcze, myślę. Ale stosunkowo, znaczy, bo to nie, bo to kiedyś na Łódzkiej już był Biobazar, tylko teraz jakby jest przerobiony. No to on jest to stosunkowo od niedawna. Tak. Niecały rok. Nie, bo kiedy się to wszystko otworzyło po rewitalizacji. To jest totalnie do eksploracji, powiedzmy w pobliżu Hali Mirowskiej i właśnie tego rejonu, no to jeśli ktoś jeszcze o tym nie wiedział, no to mamy chłopaków z śledzi z Bornholmu, także tam też byłem na razie niestety tylko dwukrotnie. Ale potrzebowałem fajną rybkę na grilland, więc makryla wjechała od Marcina, także super, polecamy. To jest na... Jak się ta ulica nazywa?
O, ja nie powiem. Kurczę. Mówicie o śledzia. Śledzia? Już wam nie sprawdzam. Elektoralna chyba. Tak. Elektoralna, tak. Co jeszcze mamy? A, jeszcze o Halach Banacha, nie wiem, czy tam w ogóle jeździcie. A tam jeszcze żyje to? Żyje, jest to właśnie zrewitalizowane, znaczy tam nową halę postawili, taką z żelbetonu. I otworzyła się tam jakby drugi chyba albo trzeci lokal, Orki z Pruszkowa, to jest sklep rybny, nie wiem czy kojarzycie. Świetnie zaopatrzony. Ja kiedyś potrzebowałem do jakiegoś projektu kałamarnice bodajże mieli, wszystko tam mają tak naprawdę, jeśli chodzi o ryby. Taki szerszy asortyment, no to właśnie Orkę. Orkę polecamy na Ochocie. Podoba mi się, jak wszystko jest do projektu u ciebie. No, no coraz bardziej wyszukane przepisy wymagają. Nie, śmieję się po prostu. Czy ty uzupełniasz te notatki? Nie, ale potem to dobrze, to my ściągawkę chcemy. Dobrze, no to ja myślę, że tylko właśnie jeszcze o bazarze na Olkuskie chciałbym powiedzieć. Dobra. I ten temat chyba przeciągnięty, chociaż można by o nim gadać tak, godzinami. Tak naprawdę. No, kiedyś mieszkałem niedaleko, tak 15 minut spacerem od bazaru na Olkuskiej. Teraz bywam tam, jeśli potrzebuję włoskich produktów, jest tam Dotto Bene. Jest bardzo fajnie zaopatrzone, świetne ceny naprawdę. Wszystko na pasterki można kupić, a poza tym jest tam drogo. Zresztą wystarczy spojrzeć na fury, które tam zajeżdżają i moja tam jest chyba najtańsza. No cóż. No, ale tak, rzeczywiście to będę zawsze, jak wyszukuję przez internet knajpy, to najpierw mi się pokazuje sklep na Orkuskiej, bo to muszę dłubać. I stąd jakby kojarzę cały czas, że oni tam są. No. Ale nigdy nie byliśmy tam w sklepie, tylko w knajpce. Kupić. No w knajpce też byłem. Też a gdzie mięso kupujesz? Powiedz nam, bo... Tak już. No mam lokal, który jest najbardziej zaprzyjaźniony, po prostu się znamy od lat. Robiliśmy jakieś wspólne projekty, jakieś pop-upy i też robiłem jakieś promki dla naszej grupy. To jest Boucherie de Varsovina na Żelaznej. Mhm. Się okazuje, że ten rejon Warszawy jest bardzo fajnie rozwinięty. Mamy browary, mamy Norblin, mamy właśnie Boucherie, którzy też mają lokal na Żoliborzu, też fajny. I co jeszcze? No teraz ze względu na bliskość, no to do Boucherie tak często nie jeżdżę, ale jeśli potrzebuję steka, czy nie wiem, mięso na burgera, czy nie wiem, wędlinę, kiełbaskę, coś, no to jeżdżę do Mięsnego na Saskiej Kępie. To jest ulica Zwycięstw, nie, Walecznych chyba. Chyba tak, ale to jest... Szukam. Tomek, dobrze, szukaj. Tak, bo my przechodziliśmy i Kuba mnie już i namawiał. I tam też jest po prostu do knajpy jakby, żeby zjeść na miejscu. Tak, można tam, polecam takie nawet tańsze kąski, typu jakiś stek rzeźnika, tak. W ogóle burger jest jeden z lepszych w Warszawie. Walecznych. Tak, polecamy. Mięsny. Crazy Butcher tam też czasami. Mhm. To jest akurat miejsce, które ma najpiękniejszą ekspozycję mięsną. Taką, jaką można spotkać w zachodniej i południowej Europie. Bardzo ładnie wszystko, i kupowałem tam kiedyś. Wszystko pięknie poporcjowane, zawinięte w folię, żeby to nie schło, nie psuło się. Znaczy nie wszystko zawinięte w folię, ale po prostu są takie droższe kąski, że lepiej to zabezpieczyć. Jedna uwaga, bo oni, ja u nich kupowałem w centrum, jak się nazywa te miejsce? Koszyki? Na Wkali Koszyki, a oni się chyba przenieśli? Albo no nie, mają drugi lokal. W Powiślu? Nie, w Browarach. W Browarach. Tam z boczku, tam jest, okay. Tam jest kilka lokali i z tego co wiem mają w Gdańsku też. No i co jeszcze z mięsa? Mamy Butcher, też chyba mają już dwa miejsca na Mokotowie i na Saskiej Kępie, ale na Saskiej nie byłem jeszcze. Taki powiedzmy, nie chodzi o to, żeby kogoś obrażać, ale taka troszeczkę, nie wiem, średnia, wyższa półka, no to mamy Bewsztyk, też chyba mają dwa miejsca, też tam swego czasu, jak mieszkałem na Mokotowie, lubiłem kupować. Ja mam jedno miejsce, w którym nie byłem, ale które muszę sprawdzić, bo dużo ludzi mi polecało, to jest Jatka. Aha, przepraszam, Jatka na Wilanowie też byłem jednokrotnie, bo to jest zupełnie nie moje rejony. No właśnie, jakby Wilanów i trzeba przejechać przez całe miasto. Nasze ale... ani teraz, ani wcześniej nie były. No, ale muszę przejechać i zobaczyć to miejsce. Ale mam wspaniałego kolegę Michała Kopika, który jest piwowarem i też blogerem, tak bardziej o piwie. Też zapraszam, musicie koniecznie Michała zaprosić do podcastu. On dużo mu opowiada, jakby szykuje przepisy też do beer pairingu. Tak, tak, on się tym zajmuje, nawet chyba dwukrotnie zrobiliśmy coś razem.
Napiszemy do niego, a jak nie będzie chciał przyjść, to naślemy ciebie na niego. Nie, nie. Gwarantuję, że przyjdzie. Dobrze, że przyjdzie. Dobrze, no to super. Bo i chodziło mi tylko o to, że on propsuje tą Jadkę mocno, bo tam mieszka, także każdy swoje propsuje. Nie, no jasne, no też jakby chodzi o tych w tych zakupach, że żeby jednak znaleźć coś sobie lokalnego, bo my trochę jesteśmy tacy, wiecie, no ześwirowani na punkcie żarcia, więc potrafimy przejechać z Bemowa na Wilanów, żeby coś kupić, no ale jednak fajnie gdzieś tam też poszukiwać właśnie z takich lokalnych miejsc, które są blisko w miarę domu, no żeby te zakupy nie okazało się, że trzeba było mieć jeden dzień wolny, albo całą sobotę, jak ktoś pracuje od poniedziałku do piątku, to musi robić zakupy. No i też tak jakby trochę patrzymy na ekologię, trochę na jakość i też fajnie nie spalać baku benzyny, żeby pojechać po ekologiczne mięsa, przy okazji zasmrodzić pół Warszawy. Więc fajnie, jak po prostu te miejsca powstaje ich coraz więcej, tak żeby gdzieś tam każda dzielnica no, mogła się też w obrębie swojej gdzieś tam społeczności. Jak coś macie na miejscu, to po prostu chodźcie tam, dajcie tym, nie powiem, że biednym ludziom w cudzysłowie dużym zarobić i niech się to wszystko kręci i będą coraz fajniejsze rzeczy. Ludzie zobaczą, że jest w tym biznes, zaczną poszerzać gamę produktów i wszyscy na tym skorzystamy, a jak będziemy chodzić tylko do marketu, tylko oczywiście uprzedzam, ja nie jestem ortodoksem, ja też chodzę do Kerpa, gdzie jeszcze można chodzić, do Biedronki, można chodzić do Lidla, ale po takie podstawowe produkty, które w takim właśnie małym warzywniaczku są trochę jednak, znaczy często dużo droższe i takie podstawowe produkty typu, nie wiem, olej do smażenia, no to nie mam potrzeby kupowania w małym sklepiku, więc ostatnio potrzebowałem kupić większe jakieś ilości, no to nawet do Selgrosa można pojechać. Nie, no tak, no bo jak kupujesz taki zwykły olej, no to i tak kupujesz to jakby sieciowej firmy. Ale no oleje też można kupić sobie tłoczone i wtedy też już nie idziesz do sklepu, tylko sobie zamawiasz tam ale z internetu, dobrze, tak? Jakby to zauważyłeś, bo wszyscy tak tu siedzimy, nie jesteśmy ortodoksami i to nie jest tak, że jakby kupujcie tylko tam, bo inaczej to ja bardzo lubię Lidla, to takie no lokowanie produktu. Tak. I czekam, aż nam to otworzą w końcu. Już właśnie chyba się kwalił, że tej wiosny już widziałem. Tej wiosny. Nie, ale to prawda, jest tam fajny wybór. Lubię orzeszki z Lidla, muszę się przyznać. Pistacje. Wszystko. Ja wszystko. Ale myślę, że też w ogóle cała ta seria dobrej kalorii, tak? Jest od początku tam była dosyć mocno popularna w Lidlu. Tak, tak. Ale że... O Jezu, ja trafiłam ostatnio kaszankę, bo już majówka przychodzi i już była kaszanka wegańska. Dobrej kalorii? Tak. Ta wegańska? Strasznie no dobra. Dobra, jeszcze tylko sieciówki. Trzeba jednak pochwalić, że są tak kulinarnie twórczy o tyle, że mają moc i mają sieć dystrybucji i na przykład wypromowali browary rzemieślnicze. Tak. Lidl czasami wrzuca jakieś wina polskie, lokalne, w fajnych cenach. Wege siostry, na przykład, super. Tak, to w ogóle taki trend wegetariańsko-wegański wszedł do marketów i to jest dobre, bo pojawia się dużo fajnych produktów. Takie jakieś startupy foodtechowe właśnie mogą tam się przebić, także od razu daje im to mega kopa, taka dystrybucja. Oczywiście, jeśli ich tam nie zdzierają. Tak? No tak. Ale to też jest często jakaś jednak promocja dla nich, tak? Jeśli są w sieci. No to pewnie to im daje dużego takiego promocyjnego kopa. Trial przynajmniej. Przychodzi duży gracz z finansami, który jakby pomaga im logistycznie, nie? Mhm. Ale tak jak właśnie były Wege siostry, no to one zaczynały od Lidla. Teraz to praktycznie już w każdym chyba, w każdej sieci już są. Na pewno są Boszą, na pewno widzieliśmy je w Carrefourze i w Biedronce były. Już Wege siostry, nawet Osełka jest do kupienia w Biedronce. To jest dobry przykład. No i właśnie one też zaczynały od Lidla i ja pamiętam, że na samym początku to po prostu ludzie się rzucali na tego Lidla i tam w 3 sekundy nie było tych Wege siostr. Więc nawet jeżeli nie miały jakiegoś tam super zarobku, to reklama była tak ogromna. No i przetarły potem drogę innym, bo jakby widać, te sklepy też pracują na tym, że jak jest zysk, jest zbyt, no to się tym interesują i dorzucają. Ale jeszcze chciałam powiedzieć, że jakby są też firmy, które jakby nie wrzucają całego asortymentu, ale na przykład coś swojego tam do jakiejś dużej sieci, no ale dzięki temu, że już poznasz tą markę, no to jesteś, o dobra, to było fajne, zobaczę gdzieś tam i potem że idziesz do ich sklepu albo z internetu i ich tam sobie kupisz już więcej, tak? To tak na szybko chciałam dodać. Dobra. I lecimy dalej. Dygresja, popełnia dygresję. Czy mamy, Kuba, jeszcze jakieś miejsca? Mamy jeszcze kilka jakby grup produktów. No, o kurde, jeszcze? Tak, ja bym chciał się zatrzymać teraz tą grupą produktów, którą my akurat mamy grane, Tomek pewnie też, ale jest to pieczywo.
i chleb. I o piekarnie. Matko, to moglibyśmy pół godziny rozmawiać, ale ja, będę ja szybko... Koncentrujemy to. My mamy bardzo długi wpis i jakby polecamy wam zajrzeć do nas na blog, bo jakby sporo tych piekarni obadaliśmy pod dwoma kątami. Pieczywa i jakby słodkości różne. Na pieczywo lecimy, Kuba. Więc lecimy jakby głównie po pieczywie bardziej, nie? Jakby miejsce, które my wam absolutnie polecamy, żeby pojechać tam z każdego miejsca Warszawy, jak my tam jeździmy z każdego miejsca Warszawy, to jest Dej na Bielanach. To jest jakby nasza piekarnia number one na ten moment. No ja tam pocałowałem klamkę. O, tam nieraz można niestety. Znaczy w sensie nie takim, że po prostu trzeba obserwować i trzeba być szybkim, jeżeli są jakieś dobre rzeczy. Nie rezygnuj, spróbuj jeszcze raz, albo my ci coś kupimy. A to tam nigdy nie jadłeś? Przywiesimy. No nie. Yes. To ty pójdziesz nam zrobić zakupy u Majlertów, a my ci przywieziemy dobroci z Deja. No, ale tak poważnie dobrze. To jakby Tomku mówimy, jeśli coś ci przywieziemy, nie ma problemu. Ale ja wiem, że tam jest dobrze wszystko. Nie wiem, no czasem tak bywa, że człowiek nie może dotrzeć do takiego miejsca, które gdzieś tam ma. Z ostatnich nowości tylko polecę klasyczny studencki chleb, czyli chleb z chlebem. Bo dziewczyny jakby wykorzystują części chleba, które im zostały po kanapkach, maczają je w piwie, dorzucają do ciasta tego chlebowego i pieką nowy chleb. Wow. I to się je generalnie jak ciastka. Okay. Jest pyszne. Spieszasz po prostu cały bochenek hurtem. Kupujesz dwa, jeden zostawiasz na później, bo jest potrzebny, a drugi jesz generalnie. Nie, ale jest tak ultra wilgotny ten chleb i naprawdę no, trzyma świeżość i taką miękkość i soczystość, tak, tak. Że tak powiem, bardzo długo. Tak. Tak. Więc tak. Dobra, dalej. W naszych rejonach piekarni, którą polecamy, ale w której też często niestety można pocałować klamkę, to jest Rano na Stalowej. Tak, tak. Bardzo tak. Dobra piekarnia, już dość stara, bym powiedział, że jedna z pierwszych rzemieślniczych w Warszawie. No tak, zaryzykowałbym takie stwierdzenie. No jakby bardziej po chleb niż po słodycze, aczkolwiek mają tam kilka fajnych słodyczy. Pierwsze Bostoki, które jedliśmy chyba. No i twoje ulubione skąsy. A, i moje skąsy jako jedyna piekarnia, która robi skąsy. Ojejku, skąsy mi się, sorry za taką dygresję, ale kiedyś w Londynie pracowałem. Na dnie w Londynie jest taka książka Orwella, ale nieważne. I tam robiłem właśnie śniadaniowe takie skąsy. Nie, przepraszam, nie śniadaniowe. Oni to jedli o 17 do herbatki. No tak! Posmarowane, masłem albo przecięte na pół, lekko grillowane, masełko, dżem truskawkowy. No po prostu zajadałem się tym. Tak. No to też. Kuba też uwielbia ja jestem, to. Bo jestem naprawdę miłośnikiem skąsów. To jest jedyne miejsce, które ja wiem, że robi. Tak, nie? Tak. I no i pyszne robi, tak? Tak? To trzeba przyznać. Druga piekarnia, do której trzecia, ale druga, do której mamy daleko, ale do której Ewa ma trochę bliżej, ale do której nadal jeździmy, bo mają fajne rzeczy, to są Chlebotwórcy na Bemowie. To była jedyna rzecz na Bemowie, która... Do której warto pojechać nie, na Bemowie. Nie znam nie mojego. Polecamy, możemy ci kupić coś. No. Moja część Polski. Pracuje tam Sławka, która przyjechała z Plonu, z Wrocławia i jakby kręci tam naprawdę dobry chleb. To się mega bardzo rozkręciło. A w Plonie byłem właśnie, dwa tygodnie temu. A widzisz, no. Nie, super. I ma teraz i focaccie, nawet mieli pizzę. Robili weekend pizzerii robili. Super, wygląda. Naprawdę przepyszne pieczywo. No i jakby mówiąc o chlebie, nie można zapomnieć jak było królowej polskiego pieczywa w Warszawie, czyli Monice Waleckiej, która ma również całą w mąkę. Mhm. Jakby jeśli ktoś szuka high-endowego, uważam, chleba w Warszawie i nie boi się postać w kolejce, bo trzeba postać w kolejce, no to cała w mocy. I słynnej spalonej skórki. No tak. To ja lubię. Ona ma swoją charakterystyczną, mocno spaloną. To jest fajne, tak? Tak. Chleb z miso polecamy. Oj to. I bardzo klasyczny warszawski deser, który ja nie uwielbiam, to są babeczki z budyniem, tylko że one są z ciasta na mące chyba żytni. Ona przynajmniej dodatki dodaje. Albo dodatki. Tak... I jakby to jest smak dzieciństwa, ale taki fine dining. Czyli budyń na życie, tak? Tak. Super, fajnie. No jakby piekarni jest dużo. Nie, to są takie nasze ulubione. Swoją, polecamy swoje ulubione. No oczywiście. Dajesz! wczoraj byłem u Dagi Borysa z Będzie Dobrze. No pewnie. I czego ja tam nie napróbowałem się, a szczególnie właśnie chyba to jest nowość, a to jest bułeczka piękna z czosnkiem i z twarożkiem w środku. Zabija florę tam, widzieliśmy, nie jedliśmy jej. Tak, jeszcze ze słodkości, no to mogę polecieć, bo wczoraj też próbowałem, jak to się nazywa, Financier, to jest mąki migdałowej, takie ciasteczko. Chleb pszenny z makiem, gdzie ten mak tak właśnie skwierczy w zębach, jest świetny. Chleb z kimchi też. To tego nie jedliśmy. Jeszcze jest szokupana. O właśnie, to musimy kupić, tak, Szokupan. Z czym ja wczoraj zjadłem? Kurczę, już nie pamiętam. Z czymś dziwnym.
W czymś dziwnym właśnie. Nie było to na słodko. No właśnie nie, nie. Nie, ale polecamy tak i pozdrawiamy też Dagę i Borysa, jeśli tego słuchają, bo jakby oni weszli w piekarnictwo. Tak, no. Piekarnictwo. I rozkręcili super piekarnię, mają też cudowny lokal, bardzo ładnie on wygląda jakby. Tak, mega, chce mega się jeść od razu. Tak, no, tak. Nie powiedzieliśmy adresu, tylko oni są niedaleko placu Unii Lubelskiej. No, na Mokotowie. To jest na tyłach właśnie takiego biurowca, to jest Puławska między Puławsko-Chocimską. Technicznie Puławska 25. Tak. No i super. A mówisz o Europlexie. Europlex. Tak. Europlex. Co tam jeszcze tam polecisz z chleba? Masz jeszcze coś? Tak. Tylko muszę pomyśleć. Chwilkę mi to zajmie. Jeszcze jakąś taką dzielnicę? Kurczę, wiem. No, w Browarach jest ten bakery Browary. Jest to całkiem fajne. Oni tam mają dobrą fokację. Ostatnio miałem okazję spróbować taką dużą pulchną z dodatkami na górze. Takie można kupić z myślą, żeby sobie zjeść na śniadanie, ale w sumie to obiad. Ale tam pracuje chyba Michał Paleta, z tego co ja dobrze kojarzę. I no, dobry piklerek robi. Posłuchajcie, no to jest już jakieś takie wschodnie rubieże, ale jest to fajne. To jest, okej, może to jest, znaczy tam Paweł Kaczek, może, przepraszam, jeśli pomyliłem, to sorry Paweł, ale to jest jeden z większych właśnie guru w Polsce, jeśli chodzi o właśnie piekarzy i świetny ten chleb tam. Osiedle Wilno. Tak? Wilno, tak, Dom Development wybudowało. Mam tam przyjaciółkę, do której czasami jeżdżę i właśnie zawsze kupuję jeden buchenek dla siebie, jeden dla niej. Ja pamiętam, że my po pączki też jeździliśmy tam, jak testowaliśmy pączki. No ale byliśmy tam też po chleb też, jak się otworzyli na samym początku, to pamiętam, że też tam pojechaliśmy. Ostatnio, jak się odbiliśmy u rano, że tak powiem, od drzwi. Posmarowaliśmy klamkę. Tak, to też tam pojechaliśmy. Wprawdzie też tam zgarnęłam już jakiś taki przedostatni chlebek, no albo tam z przedostatnich pięciu, ale był. Więc też bardzo smaczny. No i też właśnie on dostarcza do restauracji, do innych sklepów właśnie, jakichś różnych delikatesów, także dają tam radę i jak na takie osiedle, no to zazdroszczę. No. Bo ja najbliżej gdzie mam? Chyba do... Stąd? Do rano chyba. Do rano, tak. A nie, przepraszam, do waszej podnoszy, w której nie byłem jeszcze, tak. Nasza piekarnia, możemy powiedzieć, prosta się nazywa, w naszej najbliższej okolicy. I też się tam zaopatrujemy, że tak powiem. Taki chlebek na co dzień potrzebujemy, to kupujemy. No i też staramy się jakby działać aktywnie na rzecz naszej lokalnej społeczności. Jesteśmy w kontakcie z prostą, którą pozdrawiamy też. Tak. I myślę, że oni też będą się tutaj rozwijać. No. Jakby piekarnie są jedną z takich rzeczy, uważam, nawet te rzemieślnicze już, które są jak bazary u nas w Warszawie. Każda dzielnica już w zasadzie ma swoją piekarnię. Tak. Na przestrzeni ostatnich lat to rzeczywiście rozkwit tych piekarni rzemieślniczych. Nawet uważacie, że jest już rynek nasycony, czy nie. Jeszcze jest? Nie, myślę, że nie. Myślę, że w obrębie kilometra powinna być taka piekarnia wszędzie. Nie, tak, miałaby w sensie... zbyt, tylko jakby trzeba wypchnąć jeszcze te sieciówki wszystkie. Po pierwsze rynek, a po drugie jeszcze troszkę ludzie muszą się nauczyć, że jakby buła za 30 groszy kajzerka, to... przyjechała mrożona z Ale wydaje mi się, że jednak jest to kwestia też odległości, bo to przetestowane na moich rodzicach, którzy mieszkają dosyć... Niedaleko stąd i oni jakby nie jeździli po rzemieślniczy chleb, bo nigdzie nie mieli tutaj w okolicy, dopiero rano, no ale oni są jakby z Wrocławka, więc dla nich to jest daleko. I dopiero jak otworzyli tutaj tą naszą osiedlową piekarnię i mama ma teraz z pracy po drodze do domu, to teraz kupują właśnie tutaj. Bo nie muszą po ten chleb po prostu jeździć, tylko mają go na miejscu. No i to jest zupełnie już jakby inna taka... Inna jakość życia. No inna jakość życia, tak? No bo chleb zawsze powinien być po drodze, tak naprawdę. No właśnie. Pod domem. No. Ale wiecie co? Ja mam takie przemyślenia, jak tak z wami rozmawiam, bo zwykle jak sobie sam o tym myślę, no to mam jakieś takie ograniczenie. No ja nie wiem, gdzie na te zakupy jechać, ja nie wiem co. To jest za mało, tego wszystkiego jest, ale teraz dałem sobie sprawę, jakie mamy ogromne szczęście, jakie że bogactwo. Jest tyle tych miejsc, no. Tak. Wydaje mi się, że po prostu trzeba jakby ułożyć sobie w głowie taką short listę, co gdzie
i zrobić sobie taki schemat. Tu pojadę po to, tu po to. Ale właśnie, czas do czasu jakby spróbować też nowe. No tak, ale właśnie to jest taki problem moim zdaniem, że nie ma takiego zupełnie jednego miejsca, w którym możesz kupić wszystko. I widzisz, tak po to, tu trzeba pojechać. Może dobrze, że tak nie jest właśnie. No może tak, a z drugiej strony właśnie tak wiesz, jak myślisz, to nie wiesz, gdzie pojechać, bo w sumie musiałbyś pojechać do paru miejsc, żeby tak, tu mięso kupić, tu sobie jednak jakieś sery, tu coś tam. Jestem chyba z wersji Tomka, że jakby to jest lepsze, bo zawsze przy okazji gdzieś po drodze jeszcze możesz wstąpić. Niż tak pójdziesz raz, klapki na oczy, tu kupię, tu kupię, tu kupię, wracam do domu. Też pytanie, bo my się na przestrzeni lat, jak zaczęły przychodzić te zagraniczne markety i tak dalej do Polski, no to nauczyliśmy jechać na zakupy, żeby cały wózek naraz zakupów zrobić i to ma już na tydzień starczyć. A trochę się odzwyczailiśmy, że kiedyś to się codziennie po coś chodziło. Tak, osobno ja dam po chlebek, osobno po mięsko, osobno po warzywka i jakby nie robiło się takich wielkich zakupów. Markety jakby... nas tego nauczyły. No właśnie, a ja się wtedy marnowało, ja pamiętam te czasy, jak nagle człowieka było stać na pełen koszyk, to była jakaś taka kwestia, że to później się do lodówki nie mieściło. Nie. No ja do dnia dzisiejszego mam tak, że ja nie potrafię sobie zagospodarować tak, że pojadę raz w tygodniu na zakupy, zrobię full i ja po prostu za dużo jedzenia wyrzucałam. My się staramy tak, a my tak robimy. No. Ale dokupujemy od czasu. Nie, ja zaraz to... mam ochotę. Ja to odkąd się pandemia jeszcze w ogóle zaczęła i już praca z domu, to już właśnie takie dreptanie, a dzisiaj po to, a jutro po to, więc, ale to też wynikało z tego, że przyznaję, że u mnie bardzo dużo jedzenia się marnowało, jak robiłam za duże zakupy. No właśnie, trzeba się nauczyć robić zakupy jakby pod siebie ilościowo. No to tak, no my robimy z listą i... Sprawdzić przepisy u magicznego, dokładnie ile wagowo i wtedy jechać. Tak. Słuchajcie, został jeszcze ostatni koszyk jakby zakupowy. Tak. I to są, napisałem to jako inne. Cudownie. Czyli alkohol. czyli sklepy z różnościami, ja bym to tak nazwał. O, to Ewa musi wszystko po 5 zł. Tak, tak. Ewa ma jeden jakby i możemy od niego zacząć. A o który chcecie? Nagramy. Tak, przy Pięknej, z tego co Piękna pamiętam. Piękna 24. Tak. Jest taki bardzo fajny sklepik, Nagramy się nazywa i po prostu można przyjechać ze swoimi pojemniczkami. I kupić sobie a to ryżu na gramy, a to jakichś orzeszków, a to jakichś tam różnych. Są oczywiście też i kosmetyki. Także jest to fajna bardzo opcja dla osób, które no nie chcą jakoś tam za dużo opakowań i plastiku przetwarzać u siebie. Czyli taka opcja ekologiczna, no bo tak. Po prostu pakuje się do własnych pojemników. Tak. Super. I ogólnie cenowo muszę powiedzieć, że tam nie jest drogo. W sensie naprawdę myślałam, że to będzie tak, że no wiecie jak to jest w ekologicznych sklepach, zwłaszcza jeżeli chodzi na przykład o jakieś takie nowinki kosmetyczne albo coś, to na początku te ceny po prostu są zatrważające, ale jak tam pierwszy raz pojechałam, to aż się zdziwiłam, mówię kurczę, tak... pamiętam, ja tam też woskowiki kupowałam, to nawet te woskowiki były takie stosunkowo tanie jak na ówczesny warszawski rynek. A to jest całkiem spoko, używam do tej pory ja te woskowiki. Ja też właśnie są trochę za drogie i są trochę za małe zwykle jak na moje potrzeby. No za małe są też. Żeby też to jakiś ogromny gar przykryć tą woskowiką. No. Ale spoko, płuczesz to pod wodą i... I dalej. Znaczy dla tych, którzy nie wiedzą co to jest, to jest takie płótno nasączone woskiem pszczelim. I to ma właściwości takie, że delikatnie przepuszcza powietrze, tak? I chyba cieczy w ogóle nie przepuszcza. I idealnie się nadaje, żeby jak macie, nie wiem, został wam obiad, żeby talerz, miskę sobie przykryć, czy nie wiem, nie macie pokrywki do czegoś, żeby po prostu się to nie utleniało i nie psuło szybciej. Aczkolwiek sprzedawane jest głównie do tego, żeby pakować w to kanapki do pracy. A, tak. To nawet nie wiedziałem. No, tak. Do tego głównie jest sprzedawane, ale jakby korzystanie i dlatego z są takie małe arkusze z reguły, że może to tam tak kanapeczka ale kanapki bardzo jako dobrze wielorazowy się. Po prostu tak, papier tak, na kanapki. Tak. Tak. Kuba teraz o swoich. Tak, ja powiem o swoich dwóch miejscach. Jedno jest taki wielki jakby brakujący na tej liście, bo nie doszliśmy też do kuchni Azji, sklepach specjalizujących w zakupach azjatyckich. I bazar. Gość naszego, nie poprzedniego, ale chyba już 3 odcinki temu podcastu, czyli składniki na Andersa. Oj, tak. Uważam, że to jest w tym momencie najlepiej, najbardziej wszechstronnie i z pomysłem wyposażony sklep z kuchnią azjatycką. Tylko nie mówię jakby... Ja wiem, że są wszystkie sklepy takie przy bazarach, jakieś takie azjatyckie kuchni i tak dalej. Można kupić sos sojowy, sos rybny, jakieś bazy, okej. Dużo jest takich lokalnych sklepów, ale w składnikach
no jakby ten sos sojowy można kupić lepszej jakości i też na przykład na swoje butelki. Bardzo dużo różnych olejków chili, bardzo dużo jakby rzeczy, na przykład składników takich do ramenu albo takich specyficznych dla różnych kuchni. Na wagę też. Na wagę. Przyprawy, ryże. Cukier palmowy też pierwszy raz w swoim życiu wreszcie w Polsce kiedyś. Myślę, że jeszcze mega na plus to jest to, że masz właściciela, który opowie ci o każdym z tych sam składników. Gotuje, tak, dokładnie. I serdecznie pozdrawiamy. Tak, i tutaj jest. Też na przykład dla osób, które nie są pewne i tak dalej, to ja tutaj jeszcze nawiążę do bakalarskiej, to jakby no tam no, nie dostaniemy porady, tak? W sensie, że coś tam, a który sos sojowy? No to po pierwsze ciężko jest w ogóle się porozumieć, więc tam albo się jedzie i kupuje już co konkretnie wiemy, albo na czuja poeksperymentuje sobie. A tutaj w składnikach rzeczywiście to jest tak, że i możemy się dopytać o coś i poprosić o poradę, także super miejscówka według mnie. Tak, bakalarsko też uwielbiam. Mam taką anegdotkę śmieszną, bo widziałem, że jest świeży jackfruit, w którym w Wietnamie się opychaliśmy, uwielbiamy. I widziałem taki mały kawałek, nie wiem, kilogram, dwa i mówię, no to pani mi spakuje. I pani powiedziała, jaka jest cena tego i tak powiedziałem, no to może jednak nie dzisiaj. No to dosłownie kosztowało jakieś, kurczę, 200 zł, jak nie, nie więcej. No, no i fajnie, no fajny jest, ale wolałbym nazbierać na bilet do Wietnamu i tam sobie zjeść na miejscu. Spokojnie, tak. No. I mam jeszcze jedno miejsce, jakby ostatnie z tego koszyka inne, które my już znamy, Tomku możesz nie znać, ale jest w naszej bezpośredniej okolicy i ci polecam. I to miejsce nazywa się Falafelka. O, nie znam. I to jest przy Rondzie Wiatraczna na bazarze. Mm. Bazaru, którego absolutnie nie polecam. A właśnie, tak, ale, jest ten bazar. Ale ten jeden stragan, który by tam pójść, tam jest kuchnia arabska, można kupić trochę różnych składników na wagę. I można kupić bardzo fajne rzeczy przygotowywane przez właścicieli. Falafelki, ostatnio jedliśmy takie krokieciki z mięsem jagnięcym zasmażane, tak. Inne różne właśnie takie na ciepło. Ale muhamary, baba ganusz, jakieś humusy, tak. Oliwki chyba też tam. A to też w tym temacie to mogę polecić. No. Okej, mam pod domem sklep, który się nazywa Perspol. Byliśmy tam. Tak. Ale Po zatarg, wiecie którego co? Nie mogłam nigdzie znaleźć. W podobnym temacie kuchni z tego regionu znam lepszy sklep, ponieważ wydaje mi się, że oni się trochę kilka lat temu zatrzymali. I nie widziałem, żeby tam jakiś nowy asortyment, żeby coś na wagę, można było fajnego kupić. I tak też, nie no, sympatycznie tam jest, ale lepszy sklep jest na ulicy Rydygiera. Koło zakwasowni azerbejdżańskiej, gdzie tam mama właśnie sympatycznych młodych właścicieli robi hummusy, jakieś oliwki, można jakieś baklawy, jakieś słodycze, herbaty, ryże. Po prostu wszystko i widać, że jest to żywe miejsce. Tak? No, okej, to jest to nowsze miejsce, może za 5 lat stwierdzą, o dobra, ludzie kupują to i to, więc już nic innego nie musimy tam wprowadzać, jesteśmy syci, jest fajnie i mamy tam jakiś biznes. Tak? Czyli ale chodźcie tam teraz. Mam nadzieję, że tak nie będzie, bo jest tam przecudownie. No to jest bliska kuchnia, no powiedzmy jak nie wiem, pomiędzy nami, Czechami a Ukrainą, tak? Czy resztą regionu, no to są podobne produkty, więc nie dziwota, że można i w Persji, czyli w Iranie, i w Azerbejdżanie, i w Turcji kupić podobne produkty. Na pewno. W tym samym regionie. Ja sobie zdaję, że jakby pewnie zupełnie nie wyczerpaliśmy koszyka jakby poleceń, ale gadamy już bardzo długo, więc każdy z nas, jeśli chce, ma jedno polecenie. Aczkolwiek od nas już chyba główną listę wyczerpaliśmy. Nie wiem, czy dziewczyny coś jeszcze macie. Nie, ja chyba nie mam. Ja tego sklepu wszystko albo z kategorii inne to chyba nie. Dobra. To odpuszczę. Ja mam jedną jeszcze kategorię taką specjalnie dla ciebie wybraną. No, jak w teleturniejach wybrałam. Już miał być po ostatnim, bonus. A jednak. Nie, jedno ostatnie polecenie, jeśli taki sklep w ogóle istnieje, bo to może być tak, że nie istnieje, ale mam zapisane. Czy jest jakiś sklep, w którym kupujesz akcesoria kuchenne? Takie do pracy swojej. A, tak, oczywiście, że tak. W internecie. Nie, wbrew pozorom nie, chyba że to są to jakieś takie droższe rzeczy elektroniczne czy elektryczne, no to tak, że bo wtedy mogę porównać sobie cenę i nie lubię przepłacać po prostu. Jasne. Ale jeśli mam kupić drobny sprzęt, fajny, jakiś unikatowy, no to wybieram mój ulubiony sklep, który nazywa się Tikri Max. Albo do rzeczy takich bardziej pro, i fajnie jakby
ludzie też mieli takie rzeczy u siebie w domu, no to jest naukowy sklep Handy. To jest bodajże niemiecka marka dla gastronomii. Każdy tam może przyjść i zrobić zakupy. I są rzeczy często toporne, nie wyglądające pięknie, ale super solidne i no mi się też w ogóle taka kolejna dygresja, ale szybka. Jak kiedyś się pobuduje, będzie mnie stać na to, że dom jakiś wybuduje, to chciałbym mieć kuchnię, która będzie taka właśnie trochę taka industrialna, trochę robocza, wiecie, w stalce prawie wszystko. No, oczywiście mojej partnerce Ani się to nie do końca podoba, ale umówmy się, ja tam spędzam 95% czasu, także... Myślę, że zrobicie tak, że będziecie mieć taką kuchnię dla gości, taką przy salonie i w ogóle, a drugą będziesz miał gdzieś w tej piwnicy. Będziesz nagrywał vlogi na YouTube i szykował. Dokładnie, to marzy mi się coś takiego, że jest jeszcze wyjście do takiej szklarni oranżerii, powiedzmy, tak? Żeby od razu tam... No to musi być taka przybudówka. Zerwać pomidorka. No, tak. Czyli nie w piwnicy, tylko jednak z drugiej strony. Przybudówka do domu, osobna kuchnia i prosto do... Możliwe, tak, coś takiego. Bardzo dobrze, że zeszliśmy na ten temat, bo teraz cudowny segway i wracamy z przepisów do Tomka i twoich ostatnich projektów. Dobrze, mogę... Tak, tylko jak będę za dużo o sobie opowiadał, to też mnie pacnijcie. Dobrze, dobrze, obiecuję. Aczkolwiek teraz jakby ostatnia część podcastu raczej się skupi na tobie. No bo w końcu jesteś naszym gościem, no co będziemy o sobie opowiadać? Myślę, dobra, że o nas to już tyle było, że Pytajcie. Tomku, ostatnio odświeżałeś sklep i w sklepie pojawiły się dwa e-booki. Znaczy w ogóle stworzyłem ten sklep od nowa, bo nie było go wcześniej. To była jakaś chałupnicza sprzedaż. Okay. No dobra, okay, dobra, okay, nie bądźmy dobra, tak techniczni już dobra, tutaj. Tak. Więc pojawił się nowy sklep, pojawiły się dwa nowe e-booki. Dwa e-booki, które bardzo dziękujemy, że ciebie dostaliśmy i przeczytaliśmy i zaraz kupujemy książki do Czosu i Niedźwiedziego. Bo jakby jeden e-book zajmuje się Czoskim Niedźwiedziem, a drugi Rabarbarem. Tak jest. I jakby dużo już pisałeś u nich o siebie i chyba my, jak rozmawialiśmy rok temu, to też poruszaliśmy ten temat, bo chyba byłeś w trakcie ich pisania, nawet bym powiedział. Tak. Chyba Rabarbarem. Przed Rabarbarem byłeś, no. Tak, tak mi się wydaje, że jakoś właśnie przed chyba majówką wyszedł ten taki właśnie czosnkowy i szczęściarze, którzy mogli pobrać za darmo rok temu, bo teraz jest... Bo było, tak? Teraz jest właśnie płatny, ale też mam jakiś system różnych takich zachęt rabatowych. Ja też się w ogóle teraz uczę tego e-commerce'u i patrzę, co działa, co nie działa. I właśnie wpadłem też na taki pomysł, zobaczymy, czy to w ogóle zadziała, że może waszym słuchaczom damy jakiś kod rabatowy i na wszystko, co jest w tym sklepie, więc mogę obiecać 15% na wszystko. Na hasło, nie wiem, wymyślcie jakieś hasło. Może powiemy, że muszą przesłuchać do końca i na końcu będzie to hasło. I po drodze wymyślimy jakieś. No to już jesteśmy przy końcu, więc dobrze było już powiedzieć, bo ludzie już zaczynamy myśleć. Ci, którzy dosłuchają do tego momentu, no to już pewnie zasnęli z kieliszkiem w ręku. Ja myślę, że hasło powinno być niepoważni, no. Niepoważni? Możemy tak zrobić. No może być kulinarnie, ale no kulinarnie, no to może być różnie, a niepoważni. Tak. Bez polskich znaków. Czyli bez polskich, tak. Niepoważni. Niepoważni. Po czesku. Dobrze, to jak czyli tylko... obiecujemy 15% rabatu. Tak, bo tam są inne rabaty i właśnie jeszcze się zastanawiam, czy one się będą sumować, czy nie, ale... No ale chyba będę musiał się, jeśli to ma być jakakolwiek zachęta, to musi się sumować, bo tam już jest taki rabat właśnie, jak kupisz dwa, no to masz 20%. Ale nigdzie o nim nie piszemy, tylko mówimy, że jest i trzeba przesuwać. Tak. Dobra. No, tak mam nadzieję, że parę osób skorzysta, szczególnie, że teraz są dwa e-booki, planuję jeszcze w tym roku... No, 3-4, tak mi się wydaje. To było pytanie też właśnie. Dobra, możesz nam zdradzić, jakie będą składniki? Bo jakoś wydaje mi się, znaczy prawdopodobnie strzelam sobie w kolano, bo mógłbym zrobić taki e-book o czymś, co by się sprzedawało cały rok. Mm-hmm. I prawdopodobnie takie też powstaną, ale bardziej mnie jara właśnie wykorzystywanie składniku, jakiegoś jednego składniku, tak? I ostatnio o siebie na fanpage'u pytałem, no co by się kolejnego sprawdziło jako składnik, więc było mnóstwo różnych od sasa do lasa, ale wychodzi na to, że ludzie chcą szparagów bobu na przykład. Tak? Szparagi, tak. Ale robiłeś któregoś razu chyba kiszone, coś tam robiłeś, jakieś eksperymenty? Mam taki wpis na blogu, ale prawdopodobnie albo skorzystam trochę z niego, albo zrobię to od nowa zupełnie.
jeśli chodzi o szparagi, bo trochę szkoda, jakby, bo naprawdę mam tam fajne, fajne rzeczy, więc może po prostu to odświeżę, tak? Nowe zdjęcia zrobię, tak żeby była jakaś wartość dodana, żeby, żeby było za co płacić. Albo jakieś nowe przepisy jeszcze, no w sensie możesz wykorzystać te, co masz, plus dodać jakieś tam Na pewno, nie zrobię tak, że po prostu, nie wiem, wywalę tamten wpis. Byłoby szkoda. Chociaż czekaj. Szybko patrzcie na stronę i zapisujcie, nie? Jeśli chodzi o BUP, myślę, że też jest spoko, bo to też jest taki jednak... To jest bardzo popularny w Polsce składnik sezonowy. Tak, jest dosyć krótko, ale no tak intensywnie, tak? Dosyć właśnie ważne, żeby ten składnik nie był przez 3 tygodnie. Szparagi, tak, zaczynają się w połowie kwietnia, kończą się praktycznie teraz w połowie lipca, powiedzmy. To jest bardzo długi sezon. Kiedyś się mówiło, nie jedzcie szparagi w maju, bo się zaraz skończą. No. Nie, no już, już są techniki właśnie rolnicze tak rozwinięte, że one są naprawdę dosyć długo. Oczywiście w maju jest ten taki szczytowy sezon, ale wydaje mi się, że jest sens jeszcze robić. A czy będziesz dzielił przepisy na białe i zielone szparagi? Właśnie, właśnie myślę, znaczy na pewno, bo one są zupełnie, znaczy to jest ten sam szparag, ale inaczej uprawiany i dlatego jest właśnie inny kolor, jeśli ktoś nie zdawał sobie sprawy. Po prostu białe szparagi rosną pod ziemią i dlatego nie mają tego wybarwienia, a zielone wyrastają ponad ziemię. To nie wiedzieliśmy. Ale nie wiedzieliśmy. Są jeszcze inne takie pod jakby rodzaje. Są oliwkowe i są fioletowe. Może są jeszcze jakieś Fioletowe, czy one się, znaczy to jest raczej rodzaj zielonych, tak? One się już, one się nie różnią za bardzo, ale, ale co innego można zrobić, na przykład kiszone można zrobić z białych, a z zielonych nie polecam. Także przetestowane, sprawdzone. Jeszcze się cofnę jakby troszeczkę, jakby sprzedajesz już w tym sezonie oba te e-booki, czy jesteś w stanie powiedzieć, który się sprzedaje lepiej? Który jest większe zainteresowanie? Znaczy jest teraz... Na promkę na dwa, więc dwa. Znaczy tak sobie to rozkminiłem na razie sprzedażowo, że na razie skupiam się na czosnku i on się lepiej sprzedaje. Ale to... Jeśli chodzi o sprzedaż, no to myślałem, że tego trochę będzie więcej. Ja muszę się bardziej po prostu postarać, więc z moją partnerką, która się zajmuje promocją, właśnie teraz robimy, startujemy z taką mądrą kampanią na Facebooku. Trochę się Google'a uczę, bo wydaje mi się, że właśnie mnóstwo moich obserwujących pobrało ten e-book za darmo, więc musimy wyjść po prostu poza tą grupę. Więc teraz zbieramy jakieś dane do remarketingu. Puściłem dzisiaj takie wideo, które właśnie będzie zbierało te dane. Widziałem to wideo. I... Bardzo ładne. Takie na szybko, no, ale mam nadzieję, że po prostu pójdzie zasięgowo. No, no i tak wygląda teraz sprzedaż. Oczywiście ja wolałbym nie wydawać żadnych pieniędzy na kampanię, no ale wydaje mi się, że żeby nie trzeba parę stówek. Żyjemy już w takich czasach, że trzeba się jakby przez ilość tego kontentu i tej treści przebić, niezależnie z tego, co robisz. No nie oszukujmy się, ale mamy dużo darmowych treści, tak? No dużo gdzieś tam osób jakieś tam przepisy tworzy, lepsze, gorsze, już tam nie oceniajmy, no ale jest tego w sieci po prostu, tak? Więc no nie każdy jest skłonny zapłacić po prostu za coś dodatkowo, aczkolwiek no z tym czosnkiem, no to szczerze mówiąc, no tak... To jest niszowy produkt, tak, z drugiej strony tak naprawdę. Tak. No właśnie. Ja uważam, że to jest w ogóle kilka rzeczy do rozpakowania jeszcze, jakbym mógł się na chwilę... Ale nie będziemy tutaj rozmawiać o sprzedaży aż tak. No właśnie chciałem się jedno pytanie o sprzedaży zapytam, bo my kiedyś o tym rozmawialiśmy, no bo jakby my też staramy się sprzedawać nasze produkty, które mamy na blogu. Czy nie uważasz, ja uważam, że tak, ale jestem chętny poznać twoje zdanie, że w Polsce Polacy nie są jeszcze gotowi na płacenie za produkt w internecie? No to nie zgadzam się z tym. Nie zgadzasz się. Nie zgadzam się z tym. Jest dużo, dużo na to jakby przesłanek i argumentów, ponieważ jest mnóstwo twórców internetowych, którzy z sukcesem sprzedają swoje, nie wiem, czy jakieś ćwiczenia, jakieś diety, no po prostu trzeba mieć jakiś, powiedzmy, marginalny szacunek w internecie i potrafić to robić. Jest coraz więcej specjalistów, którzy potrafią sprzedawać pomimo tego natłoku, tego wiecie, po prostu przebodźcowania. I co jeszcze? I co mnie troszeczkę właśnie, może nie tyle irytuje, ale może kiedyś pójdę w tym kierunku. Macie youtuberów, tak? Ja YouTube'a oglądam jak telewizję, ponieważ nie mam telewizji, ale wykupiłem sobie premium bez reklam, także traktuję to jako telewizję. Też myślę nad premium już, I posłuchajcie, co
drugi, jak nie więcej youtuberów mają wsparcie, tak, swojej społeczności, mają wsparcie na YouTubie, mają Patronite'a. A dlaczego tylko youtuberzy? No ja też na przykład mnóstwo kasy wydaję swojej prywatnej, która mi się w ogóle nie zwraca tak naprawdę na produkty, na jakieś wyjścia, coś. Myślałeś o Patronite i dla patronów? No też się zastanawiam, tylko właśnie chodzi o to, że no jak to ugryźć, no bo to jest jakiś chyba precedens. Ja nie słyszałem no ten blog no to jest jakaś 1/5 mojej działalności, różne rzeczy robię, ale nie słyszałem o twórcach właśnie innych niż youtuberzy, którzy po prostu gdzieś tam mówią o tym wsparciu. No, tak? No. Ja myślę, prawda, że z youtuberami jest jeszcze taki problem, że bardzo dużo osób sobie nie zdaje sprawy, że oglądając im, płacimy im. W sensie, że oni przez to, że publikują coś, to my jakby nie zdając sobie sprawy, nawet jeśli nie wykupimy premium, nawet prawda? Nie wiem, czy premium oni, czy się Google nie, dzieli. Nie, ale nawet mówię tak normalnie. Oglądasz reklamy. Oglądasz ich, więc oglądasz reklamy, więc tak naprawdę no, oni dostają za to pieniądze, że ty obejrzałeś tą reklamę, tak? W trakcie ich. No i dlatego muszą robić głupie rzeczy, żeby byli bardziej oglądani. Tak, ale chodzi mi o to, że generalnie po prostu wrzucając już co, dostają jakby za to pieniądze. Ty jak wrzucisz na bloga, jeśli nie masz reklam, które wyświetlają ci się Google wszędzie. Mam, ale to mam ten AdSense, ale to są groszowe sprawy. No to widzisz. No my w ogóle nie mamy, więc my za wyświetlenia nie dostajemy. Też my wrzucamy podcast, też na przykład podcasterom nie płacimy. No to jest bzdura. Ale to tylko, ale wiecie co, to jest tylko dlatego, że nie ma jakiegoś, nie wiem, Sony w Entertainment, coś tam dla podcasterów i nikt o was nie walczy po prostu. No, tylko o to chodzi. Nie ma lobbystów. Jak nie musisz komuś płacić, no to nie płacisz i tyle i dalej. No. Znaczy okej, płacisz tam jakimś fejmom, którzy dostają za to, żeby siedzieli tylko na ich platformie i żeby ściągali innych słuchaczy. No i tak to wygląda. No. Ale to jest kuriozum jakieś, że podcasterom się nie płaci. No. Znaczy prawdopodobnie jakby podzieli ten tort, no to muzycy by już nic nie dostali. No ale możliwe, że może te subskrypcje są za tanie, nie wiem. Może. Albo ktoś na górze chce za dużo kosić. Kasy dla siebie, no. Dobra, jak tyle było o sprzedaży, bo nie chcę jakby tutaj nie przyszliśmy się. Dobrze, tyle. Mogę się tylko przylansować. No, dajesz. Dajesz, oczywiście. To mam też pomysł taki, ponieważ teraz właśnie jeśli chodzi o jakiś prawny aspekt tego, badam temat, czy ja mogę ja mam działalność oczywiście i wszystko i mam jakieś kuchnie produkcyjne z sanepidy, tego typu rzeczy, czy ja mogę sprzedawać swoje produkty, takie delikatesy. Tam na grupie też, no. Czy to jest okej? Okay? No generalnie no, mam kilka opinii, które się jakby do tego bardziej przychylają, bo na przykład masz restaurację, która sprzedaje swoje produkty restauracyjne i mogą to robić, tak? Mm-hmm. Tam jest z tego co wiem inne chyba wapna, to są jakieś kruczki, tak? No ale generalnie ja zamierzam zrobić tak, że z każdego e-booka, z tych przepisów, które są na przetwory, zrobić jakąś ograniczoną ilość swoich właśnie deli. Super. Więc już wyprodukowałem część oleju, który jest w e-booku Czosnek Niedźwiedzi i też będę dystrybuował i mam też właśnie taki, który chcę przetestować sposób sprzedaży, taki, że wiąże się to z nocnym marketem, na którym będę się wystawiał. Mhm. Jak ktoś kupi z odbiorem osobistym, to będzie musiał pójść na ten cały nocny market i tam to odebrać. Jeśli będzie głodny, kupi też kluseczki, to spoko. Pewnie. To jest kolejny temat. Ja powiem od razu, że my na te kluseczki twoje to czekamy, bo jakby... A czy będziesz na otwarciu tego, czy to jakoś w późniejszym terminie? Bo ja już widziałam, że będzie otwarcie nocnego marketu. Dobrze, ja wiem, że nie emitujecie tego, bo jeszcze dzisiaj nie mogę o tym mówić, ale że się przesuwamy w czasie. Zanim powiesz, to powiem ci, że wyemitujemy to spokojnie po majówce, bo będziemy zajęci sprzedażą naszego e-booka, którego już teraz też mogę zareklamować, więc jakby spokojnie... Super, bo z tego co wiem, to na zajutrz będzie już wszystko ogłoszone i tak ja będę podczas weekendu otwarcia, czyli widzimy się, jak będziecie tego słuchali właśnie prawdopodobnie kilka dni przed otwarciem nowego sezonu, 6 w piątek i jestem tam do niedzieli. Jestem w tym momencie na etapie właśnie kolekcjonowania, też kolejny anglicyzm, sprzętu, rekrutacji ludzi, którzy mi pomogą i teraz troszeczkę doszedłem do wniosku, że nie jestem w stanie niektórych rzeczy sam robić, więc będę zamawiał z mojego przepisu właśnie w jednym fajnym miejscu warszawskim, który też właśnie słynie z
produkcji fajnych mączno-ziemniaczanych produktów, te kluski, więc to będzie na razie jedna rzecz, która mi odejdzie i będę mógł się skupić na innych rzeczach. Na razie mamy dwa smaki, które no były... No właśnie, chciałam się zdać, czy będziesz czosnkiem. Będzie, tak. I z tym, w tym sezonie chciałbym na nocnym i tak deklaruję, że będę z 4-5 razy. Nie tylko raz. Super. Także będzie... Pesto z czosnkiem niedźwiedzim. To będzie taka wegetariańska opcja. No i teraz właśnie jestem w trakcie produkcji, więc tego pesto naprodukuję tyle, że powinno mi wystarczyć, więc nawet w lipcu i w sierpniu powinien jeszcze być. No i ten taki klasyczny sos będzie z wołowiną, sos roladowy. Nazywa się pięknie Rolando. A trzecia opcja, jak już tego słuchacie, to prawdopodobnie będzie już decyzja, ale chciałbym zabawić się ze społecznością, po prostu popytać kto, co ten, jaki sos i ta osoba, która mnie zainspiruje, no to może przyjść i całą rodzinkę nakarmię. Super, fajnie. Także nie mam pojęcia i chciałbym z każdym weekendem, bo będę co kilka tygodni, żeby robić inne rzeczy też, bo jakby nie mam na razie stałego miejsca. Za każdym razem chciałbym pytać społeczności, żeby coś wykorzystać, jakiś sezonowy produkt, więc napiszę, że żeby to był sezonowy, tak, że teraz mamy maj, no to mamy coś tam, jakieś nowa linii, powiedzmy to. Więc no, mam coś w głowie, jestem na coś nastawiony, ale chciałbym zobaczyć, co ludzie powiedzą. Proponują. No pewnie, super, super, bardzo fajny pomysł. Także właśnie już chyba to będzie mój 5. sezon, w którym cokolwiek robię na nocnym markecie i doszedłem do wniosku, że chyba już jestem za stary, żeby wymyślać koło na nowo i za każdym razem z nowym konceptem. Nie, uważam, że to jest bardzo dobry produkt i chętnie, ja go osobiście z nim chętnie jeszcze raz jakby... Ale zresztą będą nowe smaki, to jest To jest koncept tak na razie skończony, a swoją kreatywność staram się na razie wykorzystać dla klientów, którzy czasami się zgłaszają, żeby coś dla nich, jakieś menu, czy jakieś jedno pozycje zrobić, także skupiłbym się na rozwijaniu tego, żeby to było pyszne, takie powiedzmy domowe jedzenie z najlepszych składników i szybko wydane. No. Fast food, tak. No. Czasami może z jakimś fusion zobaczymy, co z tego właśnie wyjdzie. No musisz mieć też czas, żeby te e-booki pisać, no bo jednak oczywiście, to też zajmuje trochę czasu. Tak, no składam się z nocnym marketem i zaczynam trzeci e-book pisać. Czyli trzeci będzie też szparagi. Nie musisz mówić. No jak to przecież ten, musisz się streszczać z tymi szparagami, no co ty już? No dobra, okej. U was pierwszy raz powiem, że są to szparagi. Z takim głosem tylko, jakby przegrał bitwę. No przyznaj. Ale dobra, ale a propos pisania, ja mam jeszcze jedno takie pytanie. Jakby jesteś już mądrzejszy o ten rok, od kiedy pisałeś poprzednie, wiesz, że trzeba się jakby spieszyć z terminami, bo no jest sezon i tak dalej. Jakie masz nauczki takie same dla siebie, jakby co robisz inaczej, czego się nauczyłeś po pierwszych e-bookach? Nie wiem, chyba jeszcze jest za szybko, ale serio, nie wiem jeszcze. Jeszcze nie zaczął przecież go robić. Muszę przejść cały cykl, no, jakby... To jest skomplikowane pytanie, nie? Znaczy ja jestem raczej płodny, tak mi się wydaje. Nie mam problemu z pisaniem, z wymyślaniem. Zawsze gdzieś tam jest głowa pełna pomysłów. Jakieś notatki sobie robię na później, także wydaje mi się, że z tym nie będę miał problemu. Zdjęcia też jestem samowystarczalny, sam sobie te zdjęcia zrobię. Nauczyłem się obsługi programu do składania takich bardzo ładne są te twoje InDesign. Jeśli ktoś się zastanawia, czy kupić, czy nie, jakby bardzo ładnie są złożone i czasem się nie chce wierzyć, że jakby Tomek po prostu sam usiadł, nauczył się i zrobił. Bardzo ładne są te. Wiecie co, chodzi o to, że wyceniłem gdzieś ile się płaci właśnie osobie. Okej, ja nie jestem za tym, żeby nie jestem takim dusi groszem, bo jeśli trzeba, to po prostu zamawiam usługę gdzieś na zewnątrz. No ale mierzyć siłę na zamiary, nie? Ale ja nie miałem pojęcia, ile tych e-booków się sprzeda, czy wydanie powiedzmy 2000 na złożenie, czy mi się to w ogóle zwróci. Także... No tak, a tu nie mówimy tylko o koście jakby złożenia, no ale to trzeba składniki zrobić, czas, no jakby moim zdaniem to jest mega dużo czasu, które trzeba poświęcić, no my składamy e-booka z wyjazdu i to trochę zajmuje, a przecież już zdjęcia zrobiliśmy i nie wrócimy, nawet jak nam samo wyszło zdjęcie, no to już trudno, prawda? I już zjedliśmy, a nie robiliśmy. Tak, no i a jednak jak popatrzysz, wymyślać przepis, zrobić ugotować, zrobić zdjęcia, no to
kurde, się robi po prostu czasu co niemiara. I jeszcze musisz właśnie jednak to robić pod taką presją terminu, tak? No bo my możemy sobie, dobra, no nie wydamy teraz, to kurczę, no to za trzy miesiące też może być. No a tutaj jak nie wiem, no trzeba przepadnie wydać, sezon na szparagi, no to dopiero... Rok stracony. To rok stracony, tak? No tak, tak, tak. Dobra, jak chyba będziemy powoli w ogóle zmierzać do końca tego odcinka, ja mam jeszcze jedno pytanie do Tomka. Ulala, no. I mam wrażenie, że to będzie pytanie najważniejsze. Dobrze, ja będę miał jeszcze kilka ogłoszeń parafialnych. Ja już wiem, że do końca to tam jakaś po prostu jedna, nie wiem, setna ludzi pewnie zostaje, bo takie niestety są często. Nie, muszę ci powiedzieć, że retencje odcinków mamy naprawdę bardzo sporo. Dobra, no jakby nas kiedyś ktoś zaprosił do swojego podcastu i nas zapyta, to ja chętnie opowiem o statystykach. Dobra. Ale retencja jest naprawdę spora i to jest często nawet i 60%. Piękna nazwa, bo zawsze myślałem, że to jest coś związane z hydrologią. Z 60-70% i to jest naprawdę dużo. Nie? I YouTube potrafi mieć 15-20 na przykład, więc uważam, że sporo. Dobra. Dobrze, dobra, dobra. Tomku, jaki jest twój ulubiony sezonowy składnik, ale nie który lubisz jeść, tylko który jest najbardziej wdzięczny do gotowania i robienia z niego przepisów? Ziemniak. Tak? Tak. A ty mnie zaskoczyłeś. Ziemniak, ja pamiętam cały rok. Sezonowy składnik. Gdzieś się spotkaliśmy na jakimś ramenie i ty właśnie kończyłeś dzień smażeniem frytek. A, było tak. Ale w sensie, że tak pachniałem frytkami? Tak, tak, i byłeś taki zmarnowany tymi frytkami. Także chyba to nie był dzień, w którym ziemniak był dla ciebie. I czy w takim tak, razie... dał mi kopa w tyłek. I czy w takim razie możemy się spodziewać e-booka o ziemniaku? No zdecydowanie. Bardzo mnie to cieszy. Tak, i to tak, będzie tak. Ten, co będzie się sprzedawał cały rok. Tak. Tak, no. Tak, tak, tak. Super. Jakoś minimalną kampanię, nie wiem, w Google ustawię, jak ktoś będzie szukał przepisy ziemniaczane, to może się sprzeda kilka, nie wiem, w tygodniu, no to zawsze jest na... Oczywiście. Na domenę, coś tam. Tak. No pewnie. Potem będziesz, jak będzie sezon na młode ziemniaczki, to wiesz, troszkę popchniesz, no bo trzeba mieć tam przepis na młode ziemniaki. Sezon na stare ziemniaczki. A potem lecisz, mówisz, są tam na młode ziemniaczki i na stare ziemniaczki. No, znaczy, ja w ogóle chciałbym kiedyś, przepraszam, że ci przerywam, chciałbym kiedyś jakąś taką papierową książkę, ale miałem kilka podejść z różnymi wydawnictwami, jak zobaczyli, jakie mam ambitne projekty, to stwierdzili, a nie, to my sobie przetłumaczymy jakąś zagraniczną, albo weźmiemy sobie celebrytkę, no i niestety tak to wygląda. Nie, więc muszę sam, zabrałem się za to własnym sumptem. Ale to jest bardzo dobry pomysł i to jakby takie myśl przewodnia jednego składnika jest... super. Jest... Jakby nikt nie, może nie, jakby nie mam takiego przeglądu, ale nie znam nikogo, kto by tak robił i uważam, że to jest super i jest to potrzebne, bo też od razu uczysz o tych składnikach. Ogłoszenia parafialne. Ogłoszenia parafialne. A, dobra. Dajesz. Twoje 5 minut. Kochani. Nie, możesz więcej. Kochani, oczywiście. Tak. Docen Market już jakby potwierdziliśmy. Też zapraszam do Krakowa, gdzie w knajpie Multikulti, to jest taki multitap, zrobiłem menu z hot dogami i z frytkami. Z tego co wiem, to ludzie tam się zażerają tym i niedługo będą też nowe pozycje. Także gratulujemy od razu, bo to jakby sukces, nie? Bardzo znaczy, to było już jesienią z zeszłego roku, ale właśnie, no jeśli ktoś do ciebie przychodzi, żebym wymyślił coś nowego, jakoś odświeżył, to znaczy, że to działa i że w ogóle współpraca między nami też działa, także mega się cieszę. I coś, co też właśnie od kilku dni, nad czym pracuję dzisiaj, już właśnie zrobiliśmy testy i to będzie chodziło, to jest mój burger miesiąca w Teddy's. Widziałam na stories. Burger bar na Przymalczewskiego na Mokotowie. A już masz... Jak to puścicie, no to już będzie info o tym, także mogę powiedzieć. Będzie to taki polski cheeseburger. To nie będzie jakaś, właśnie powiedziałem chłopakom, nie chcę, żeby ta kanapka była jakby odzwierciedleniem mojego czy jakiegokolwiek ego, czyli takie, wiecie, ogromne tutaj. Wysypuje jakaś, się. Tak, jakieś krewety, spanko, coś tam, wysypuje się wszystko. Nie, to ma być 100% smaku w małej formie cheeseburgera tak naprawdę. Super. Więc to będzie cheeseburger z plastrem bodajże młodego szafiru. Myślałam, że bursztyn, ale szafir. Nie, bursztyn jest jednak zbyt intensywny, inaczej się po prostu topi też tak naprawdę. Rozumiem, ja po prostu tak strzelałam, jak powiedziałeś, że polski, to tak od razu bursztyn. Znaczy są różne, znaczy na początku, bo też kontaktowałem się z takim moim dostawcą z serów, myślałem, że coś bardziej niszowego, bo szafir to znam, ale ten szafir naprawdę się okazał przepyszny no i dodaje tam kolejnego poziomu.
I co ciekawe, będą też chłopaki robili swój własny z mojego przepisu majonez na oleju z czosnku niedźwiedzi. Także będzie to taki polski wiosenny cheeseburger, będzie też ogórek małosolny. I co ciekawe, żeby nadać trochę chrupkości, będą solone chipsy. A cebula będzie? Tak, o właśnie, cebula będzie, ale... Ale nie lubi cebuli, dlatego... No ale posłuchaj, to będzie młoda cebulka, taka dymka. Nie ma. Będzie zielona i biała część, także, także będzie taka świeża cebulka. Bardzo byś mi bardzo fajnie, jakby taki... Całkiem jest to fajne, bo chłopaki robią dobrą... dobrą robotę. To jest jeden z moich ulubionych właśnie miejsc z burgerami. Mieliśmy okazję spotkać, ale nigdy dłużej porozmawiać, więc może też mamy kolejnego gościa do podcastu. Mm-hmm. No. Tak, tak, polecam jak najbardziej. Co jeszcze? A, dobrze, no to, ale to jest taka oferta wyjazdowa, ale jeśli mogę te swoje 5 minut wykorzystać, to jest pod Łodzią takie miejsce, hotel, i oni też mają miejsce warsztatowe, Farma B to się nazywa. I tam w maju, bodajże, musiałbym sprawdzić, ale pod koniec maja robię warsztaty z takiego wiosennego, innego trochę grilla. Więc można tam, te bilety nie są najtańsze, ale w ogóle to fajnie połączyć z pobytem, bo tam jest też spa i tam jest pięknie. I fajny design, w ogóle można sobie zrobić fajną przyjemność takimi warsztatami. Czyli ty będziesz uczył, jak grillować? Tak, będziemy grillować takie właśnie wiosenne, ja niekoniecznie mięsne rzeczy. Już się dużo dzieje u ciebie. Dużo warzyw, ja w ogóle jestem fanem grillowanych warzyw. Wszystko ciastą, jakby to jest... Wiesz, to pierwszy kwartał był taki totalnie senny, ja siedziałem i oglądałem seriale na Netflixie, także cieszę się, że w końcu zaczęło coś się dziać. Okay. Musimy się wbić do tą kamerę. I to jest ta Farma Biz, zapraszam tak tam. Zapraszam. I jeszcze też wyjazdowo będzie w winnicy Silesian na Dolnym Śląsku, właśnie tam w okolicach Góry Ślęży. Tam jest prześwietna polska winnica, która organizuje takie weekendowe pikniki i ja tam będę po prostu gotował. Też będzie grill, prawdopodobnie będą moje kluseczki i różne inne fajne rzeczy. To będzie 15 maja. To też już niedługo. Ja tam kilka dni siedzę, bo 13 maja robię dla jakiegoś producenta luksusowych aut catering, także. Okej. Także będę się tam udzielał tak naprawdę. No i zobaczymy. No. A, jeszcze czerwiec, ale to kto to będzie pamiętał? Zaprosimy cię drugi raz, zrobimy sobie update jakby projektów. Ale muszę, bo to coś ciekawego. To będzie pop-up. W Gdańsku to jest ulica Elektryków, to jest jakaś taka turbofajna imprezownia, nie wiem, muzyka elektroniczna, tak to widzę. I tam będzie coś prawdopodobnie do jakieś kupione, będzie można kupić sobie bilety na to. Albo kupić, to nie jest jeszcze ustalone, ale tam będę na pewno gotował, już mam to w kalendarzu klepnięte. Czyli wypatrywam się na Farmie B? B. Farmie B? B przez dwa I. W Gdańsku i w winnicy Silesia. Silesian, tak. Silesian. To... No ma dobrą pamięć, ale bardzo krótką. I na koniec jakby na nocnym markecie w Warszawie. A właściwie na początku. Tomek przejmuje kraj, jakby to jest podsumowanie tego ale podcastu. Super. Tomku, jakby... Coś się dzieje fajnie, tak. Naprawdę. I przypominamy jeszcze, że minus 15% na hasło niepoważni. Niepoważni, tak. Na cały asortyment. Żeby zakupić tą połowę, tak, produkty. Tak, będziemy też. Przepraszam, się tak wbiłem, może jeszcze jakieś ogłoszenia, aczkolwiek to jest już tyle, że ja nie, tak jak mówię, kiedy ty znajdziesz. Nie wiem, ja po prostu mam tylko apel: jedzcie pyszne rzeczy, wspierajcie swoich lokalnych dostawców i kochajcie się. Kochajcie dobre jedzenie się. No, tak. Podpisujemy się dwoma rękami. Tomku, bardzo ci dziękujemy, że do nas wpadłeś. Tak, było ultra miło i ultra dużo fajnych rzeczy. Ja myślę, że powinniśmy zrobić z tego tradycję i zaprosimy cię za rok, na przykład trzeci raz, jakbyśmy mieli taki Nie musimy za rok, możemy wcześniej. Czekać. Dobrze, dożyjmy w zdrowiu, szczęście i pomyślać. Na przykład na taką jesień albo na tą taką okres stagnacji twój, co będziesz ten Netflix oglądał i nam opowiesz, co tam robiłeś przez cały rok. Może w listopadzie będę oglądał Netflix. No, to zobaczymy. Tak się umawiamy. Dobrze. Super. Dziękujemy Tomku i dziękujemy słuchaczom, że wytrwali.
Uf, ile tam wyszło minut? Wiesz co, jesteśmy przy godzinie 38. A, to jeszcze przyzwoicie. To rameny podobnie mieli, także spoko. Nie, jest źle zupełnie. Także fajnie. Pozdrawiamy i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć. Cześć. Na razie. Za wysłuchanie odcinka. Jeśli Ci się podobało, będzie nam super miło, jak podzielisz się naszym podcastem z innymi na Instagramie albo Facebooku i będziesz pamiętał, żeby nas oznaczyć. Do usłyszenia następnym razem. Na razie!